Temat jest, jak przed nami, jak widzimy, tysiącletnie panowanie Chrystusa. Zdawać by się mogło, że taki temat powinien być chyba niepotrzebny, żeby uświadamiać komukolwiek, że nasz Pan ma zamiar założyć swoje królestwo i w tym królestwie ma panować. Takie trzy pytania, które widzimy, kiedy, nad kim i jak. Ale trzeba o tym mówić, ponieważ pomimo tego, że jest to główny przekaz Biblii, ogromna większość chrześcijan, tak bym, jak nie pomylę się, jeżeli powiem, że ponad 90% chrześcijan w ogóle nie widzi Królestwa naszego Pana tutaj na ziemi dla dobra ludzkości. Jest to tym dziwniejsze, że o tym Królestwie nasz Pan kazał się modlić. Ojcze nas, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Gdzie? No, większość uważa, że no tam w niebie będą, na ziemia do ewentualnego opuszczenia albo do ewentualnego zniszczenia. Takie są też jeszcze wizje. I potem jeszcze bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nawet tam w tym fragmencie modlitwy naszego Pana jest pokazany boski plan, że Jezus po to przyszedł na ziemię, żeby utracone królestwo na ziemi, utracone przez Adama i Ewę, tam kiedyś na początku w raju, przywrócić, złożyć cenę okupu za grzech Adama i dać Adamowi i jego potomkom ponowną szansę do dojścia do doskonałości, do harmonii z Bogiem i doskonałego życia, no nie w niebie, bo fakt, jak to się prawie wszyscy chrześcijanie wybierają do nieba, to do nieba owszem, niewielka garstka idzie do nieba, a to jest bardzo, bardzo niewielka garstka. W stosunku do miliardów ludzkości, to nie wiem, czy jest to 1%, o który ma zapewnione, tak zwane na maluczkie statki, one są nazwane, ta garstka niewielka, bo to są ci, którzy za naszym Panem idą od początku jego misji, którzy swoje życie często na stosie oddawali za Niego i ta niewielka, niewielka garstka rzeczywiście będzie z naszym Panem i razem z naszym Panem ta niewielka garstka będzie rządziła dla błogosławienia całej reszty ludzkości, która nie stanie się tą malutką garstką. To wszystko w Biblii jest bardzo wyraźnie pokazane. Niemniej jednak jest lekceważone, ignorowane, wypaczane, żeby stworzyć swoją własną wersję Królestwa Bożego, w której to własnej wersji zwykle ci teologowie, ci nauczyciele, którzy wymyślają swoje własne wizje, mają dla siebie jakieś tam zaszczytne miejsca, no i chcieliby, żeby Bóg się do tego dopasował. Także my dzisiaj będziemy mówili o tysiącletnim panowaniu naszego Pana, zgodnie z treścią modlitwy, że nasz Pan kazał prosić Boga, żeby Jego Królestwo, Jego wola, która jest w niebie, zapanowała także na ziemi, ponieważ póki co, gdy nasz Pan był na ziemi, nie była wola Boga na ziemi realizowana i do dzisiaj chyba nikt nie powie, że jest realizowana. Jest chyba pod tym względem coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Jesteśmy coraz dalej od woli Boga pełnionej tutaj na ziemi, niż coraz bliżej. Pomimo tych 2000 lat chrześcijaństwa, jakie na świecie mamy. Zacznijmy od czegoś bardzo, bardzo ważnego, co znowu jest przeaczane, lekceważone i wypaczane. Śmierć naszego Pana, śmierć Jezusa obejmuje swoim zasięgiem każdego, z naciskiem na słowo każdego człowieka. A więc każdy, i znowu z naciskiem na słowo każdy, potomek Adama i Ewy zostanie objęty korzyściami z niej płynącymi, korzyściami ze śmierci Jezusa. Czyli zbawieniem z tego, co w wyniku grzechu w Edenie spadło na Adama i jego wszystkie dzieci. Taka jest prosty przekaz ewangeliczny. Niemniej jednak jest wypaczany. Jest to często zawężane do członków jakiejś tam grupy religijnej. My, cała reszta przepada. Przyjdź do nas, to będziesz miał to zbawienie. A jeżeli nie, to nic z tego nie będziesz miał. Albo jest to ukrywane pod różnymi rodzajami nauk, które trzeba najpierw wyznawać. I albo ceremonii, albo różnych sakramentów. Przeróżnego rodzaju rzeczy. Podczas gdy nasz Pan umarł dobrowolnie za każdego człowieka. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby skorzystać ze śmierci Jezusa za nas, dla każdego z nas, to uznać ten fakt. Uznać ten fakt. Nie potrzeba się nigdzie zapisywać, nie potrzeba nigdzie chodzić. Jak ktoś chce mieć społeczność, to oczywiście to chodzi, ale chodzenie nie jest po to, żeby zyskać zbawienie. Chodzimy na zebrania po to, że wierzymy podobnie i w ten sposób jest nam raźniej.
I to jest normalne, prawda? W grupie, szczególnie w grupie, która ma podobne poglądy, jest raźniej niż samemu. Tak jak te węgielki, prawda, które żarzą się każdy oddzielnie, mają tendencję szybko się schłodzić. A gdy te węgielki do kubki zbierzemy obok siebie, to będą dłużej trzymały tą ciepłotę. Więc to jest normalne, ale to nie jest jakiś wymóg, że musi ktoś gdzieś chodzić, gdzieś się zapisywać, musi jakieś kredo wyznaniowe o ustalonych punktach, nie wiem ilu tam, 9 czy 13 albo dowolnej innej liczby, wyznawać i dopiero wtedy coś Jezus dla niego może zrobić. Wystarczy ten fakt, że Jezus za nas umarł, za każdego z nas, przyjąć do swojego serca. O tym dzisiaj będziemy jeszcze mówili. Tutaj na początku podkreślam, że śmierć naszego Pana obejmuje absolutnie każdego człowieka. Bo nasz Pan umarł za Adama. Ewa była w Adamie, więc można powiedzieć, że to nie umarł za Adama i Ewę, tylko umarł za Adama. A Ewa była w nim tak samo uwzględniona, jak wszyscy my jesteśmy w nim uwzględnieni. I w tym, że Adamie Bóg nas potępił i w Jezusie Bóg nas z tego potępienia, jakie spadło na Adama, wyzwolił. I trzeba tylko ten fakt przyjąć do wiadomości i z wdzięcznością przyjąć. Pierwszy Tymoteusz, nie będę czytał tekstu, bo one się tu pojawiają. Będę czytał wersety, tylko nie będę czytał, gdzie one są, prawda? Każdy w razie czego widzi, jakby chciał. Słowa Pawła, dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, pisze Paweł, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Tak napisał Paweł. Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. A zatem, tu mamy taki komentarz, niewierzący też są zbawiani, chociaż wierzący bardziej. Ktoś powie, no to czym się różni zbawienie wierzących od niewierzących? Dlaczego wszyscy są zbawiani, nawet niewierzący, a wierzący są bardziej zbawiani? Wrócimy do tego później. Na razie tylko zwracam uwagę, że Paweł wyraźnie stwierdza, że jest zbawicielem wszystkich ludzi z dodatkowym naciskiem, zwłaszcza wierzących. Zaraz do tego powrócimy. No i jeszcze jeden fragment. Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. A zatem niesprawiedliwi też staną z grobu. Jest również powszechne, jak się rozumiem, czasami z różnymi braćmi chrześcijanami rozmawia, to oni uważają, że grzesznicy, niesprawiedliwi nic nie mają ze śmierci Jezusa, bo są grzesznikami. Więc ja pytam, no to za kogo jest umarł? Za grzeszników czy za świętych? No za grzeszników, ale nie takich dużych. No, sami się łapią, nie? Jakoś wyłączają. Jakiś większy grzesznik, to już nic Jezus dla niego nie może zrobić. Znaczy ofiara Jezusa za mała? Za duży grzesznik na ofiarę Jezusa? Więc tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi oczekują zmartwychwstania. Wszystko to różnica między sprawiedliwymi a niesprawiedliwymi i dlaczego wszystkich zbawicielem jest ludzi, a wierzących bardziej, wszystko to w naszym temacie dziś się pojawi. Jest to możliwe dlatego, że Jezus swoją ofiarą unieważnia wyrok wydany na Adama i następnie dziedziczony przez jego wszystkie dzieci. Adam ściągnął na siebie wyrok śmierci i ten wyrok w genach przechodzi do dzisiaj. On gdzieś w naszych genach, jak tu siedzimy, też jest. Gdyby jacyś fachowcy, medycy się znaleźli i powiedzieli, my umiemy ingerować w geny, my umiemy wyłączyć z waszych genów wyrok śmierci i pozbawimy was wyroku śmierci, będziecie żyli wiecznie. Ale skoro Bóg go tam wprowadził, to żaden człowiek na pewno go nie wyprowadzi. Ale on tam jest w genach, on jest dziedzicznie. Bóg nie podejmuje decyzji indywidualnie, oto się rodzi kolejny człowiek, no to trzeba zadbać o to, żeby przypadkiem nie żył wiecznie, tak? W jaki sposób doprowadzić go do śmierci. To Adam został przeklęty tam na samym początku. W geny poszła jakaś zmiana. Przez człowieka nierozumiana i prawdopodobnie nigdy nie będzie zrozumiana. Bo to by znaczyło, gdyby człowiek to pojął, to by się zamienił w stwórcę, prawda? Że w genach może manipulować genach i dawać życie wieczne albo odebrać życie wieczne. No to by było już rola samego stwórcy. Więc w Ewangelii Jana mamy napisane oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tu zwracam uwagę, bo czasami w obiegowej opinii mówi się, że jest to baranek, że nasz Pan jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. A to jest liczba pojedyncza, grzech świata, bo ten grzech świata jest tylko jeden. I tym grzechem świata jest jeden grzech Adamowy. Tam na samym początku w raju. Adam okazał się nieposłuszny, złamał boski zakaz i popełnił grzech. Grzech nieposłuszeństwa. Nie ma większego znaczenia, czy grzech nieposłuszeństwa polega na tym, że się zje owoc, którego nie wolno, czy się znowu nie zje owocu, którego się trzeba było zjeść, że się nie pójdzie tam, gdzie się miało pójść, albo gdzie się
pójdzie tam, gdzie miał nie pójść. Nie, nie ma znaczenia, prawda? Próba posłuszeństwa ma najlepiej próbować na rzeczach małych i drobnych. Bo jeżeli ktoś ma zasadę posłuszeństwa dobrze wyrobioną, to najlepiej ją sprawdzić na rzeczy dużej czy na rzeczy małej? Małej. Bo na rzeczy dużej niektórzy z powodu powagi sytuacji postarają się postąpić właściwie, bo to ważna sprawa. Na przykład ważą się losy państwa, ważą się losy wojny. Jakieś, no to trzeba mądrze postąpić i odpowiednio, bo coś. Ale w sprawach takich drobnych ludzie mają tendencję do lekceważenia, bagatelizowania, a zasada jest zasadą, czy dotyczy rzeczy dużej, czy dotyczy rzeczy małej. Bóg ma taką zresztą metodę, że na małych rzeczach nas sprawdza. I potem mówi, na małym byłeś wierny, prawda? Nad wieloma ci się postanowię. Bo zasadę wierności, posłuszeństwa, lojalności najlepiej sprawdzić w rzeczy, która sama w sobie nie jest super ważna, bo wtedy, jeżeli rzecz jest super ważna, to jest tendencja do tego, żeby dobrze się zachować, ale nie dlatego, że ktoś ma zasadę posłuszeństwa, lojalności czy sprawiedliwości wyrobioną w sobie. Ja sam po prostu wie o tym, że w razie czego będzie potem głośno o tym, więc on się postara. A Bóg ma metodę taką inną. Czyli ten jeden grzech adamowy, nieposłuszeństwa, przez który Adam stracił szansę uzyskania życia wiecznego i ten grzech adamowy, jeden, obciąża cały świat ludzkości, bo w geny poszedł i w genach jest dziedzicznie przekazywany do dzisiaj i nam też został przekazany. Jak mamy dzieci, przekazaliśmy je swoim dzieciom. Jak ktoś nie ma dzieci, to się cieszy, że nie przekazał, tak? Ale to niczego nie zmienia. Nie przekazał, bo nie ma dzieci, prawda? Ale nikogo nie ratował o tym. Po prostu jeden człowiek mniej. Słowa o naszym Panu. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A co zginęło? Szansa zdobycia życia wiecznego, jaką w Edenie Adam posiadał, jaką następnie utracił. To właśnie zginęło. Syn Człowieczy przyszedł, żeby zbawić to, co zginęło. Podkreślam raz jeszcze, że zginęła szansa zdobycia życia wiecznego przez Adama, ponieważ w czasie próby sprawdzenia jego posłuszeństwa zawiódł. Okazał się nieposłuszny. Apostoł Paweł z Rzymian 5 rozdział. A zatem jak przez upadek jednego człowieka, nie chyba nie ma wątpliwości, że chodzi o Adama w raju. To jest ten jeden człowiek, który upadł. Potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego, chyba nie ma wątpliwości, że tym jednym, którego dzieło usprawiedliwia jest nasz Pan, dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I Paweł dalej argumentuje, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu, zobaczmy jaka ta jego logika, prawda? Najpierw mówi, jeden człowiek upadł i dzieło usprawiedliwienia jednego daje usprawiedliwienie z tego upadku jednego człowieka. I potem mówi, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu, nie tylko ten jeden, który zgrzeszył. No Adam powinien ponieść konsekwencje swego grzechu, a dlaczego wielu poniosą konsekwencje? No bo dziedzicznie byli reprezentowani w Adamie. To były jego dzieci, jeszcze nienarodzone. Więc jeżeli on sam okazał się nieposłuszny, stracił prawo do życia wiecznego, to wszystkie jego dzieci, ile by ich nie było, czy dwoje, czy miliony, czy miliardy, też tracą to prawo. Czyli bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu, nie tylko ten jeden, który był nieposłuszny, ale wielu, powiedzmy, to wielu, czyli wszyscy, stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, znowu naszego Pana, w trakcie składania ofiary, wielu, a nie tylko ten jeden, który był posłuszny, nie tylko nasz Pan, który był posłuszny, postąpił sprawiedliwie i tylko on z tego ma korzyści. Tylko tak jak w Adamie, nie tylko Adam był potępiony, ale wielu, wszyscy, tak w Jezusie, nie tylko on jeden sam korzysta, ale wszyscy ci, którzy są w nim pokazani. Wielu, tak? Wielu, czyli wszyscy, dostąpią usprawiedliwienia. Jest to bardzo wyraźnie w Biblii pokazane. Niemniej jednak różnego rodzaju grupy religijne szufladkują to. Biorą sobie prawo do wydzielania tego Jezusa, który będzie zbawicielem tamtych, owamtych, ale najpierw musicie spełnić warunki, które my ustalamy. A zasada ewangeliczna jest bardzo prosta. Kto dokładnie czyta te wersety, na pewno zauważa, i na to chciałbym uwagę zwrócić, że żaden z nich nie mówi o zbawieniu wszystkich do życia wiecznego. To, co do tej pory powiedzieliśmy, jeszcze o tym będziemy mówili, żaden nie mówi o zbawieniu wszystkich do życia wiecznego, lecz o zbawieniu wszystkich od tego, co sprowadził na nich, na ludzi pierwszy człowiek. Czyli od potępienia
jakie spadło na Adama i za jego nieposłuszeństwo od wydanego na niego wyroku śmierci, który jest następnie dziedziczony aż do dzisiaj przez wszystkich. I to też warto podkreślić, bo bardzo często mówimy o zbawieniu, to ludziom się zaraz kojarzy zbawienie do życia wiecznego. Wieczne życie, czy tam w niebie, jak niektórzy się wybierają do nieba, czy ewentualnie na ziemi, ale na ziemi nie ma chętnych za bardzo do królestwa. Większość, 99% chrześcijan idzie do nieba, się wybiera na ziemi. Może tam ktoś będzie, ale to już jakaś druga kategoria, drugi sort. Na pewno nie my. Tak sobie myślą, ale już niech sobie wierzą w co chcą. To i tak nie zmienia boskiego planu. On taki jest, jaki jest. Ale coś chciałbym podkreślić, że ogromna większość wersetów biblijnych, która mówi o zbawieniu i która mówi o naszym planu jako zbawicielu, w większości przypadków mówi o zbawieniu z tego, co Adam ściągnął na siebie i swoje wszystkie dzieci, czyli na nas. I nasz Pan, jako zbawiciel, unieważnia wyrok Adamowy. Nie jest to zbawienie wszystkich do życia wiecznego. Są wersety, które mówią, ale jest ich bardzo, bardzo niewiele, które mówią o zbawieniu do życia wiecznego, ale ogromna większość wersetów, i trzeba sobie to uświadomić, żebyśmy sami nie ulegali, prawda, że gdziekolwiek mowa jest o zbawieniu, o zbawicielu, to mamy, że chodzi o to, że zbawienie do życia wiecznego. Od wyroku Adamowego. O, zdecydowana większość wersetów Biblii mówiących o zbawieniu nie ma na myśli zbawienia do życia wiecznego. Nie ma. Lecz zbawienie od wyroku wydanego na Adama i dziedziczonego przez wszystkich ludzi. Tak, kiedy wszyscy ludzie uwolnieni od tego wyroku Adamowego mogli stanąć na własnej próbie do życia. Tak jak kiedyś stał na niej Adam, ale ją przegrał. Głównie z powodu braku doświadczenia z grzechem i jego skutkami. To jest ta jedyna główna okoliczność łagodząca, że Bóg postanowił nieposłusznego Adama, mało tego, świadomie nieposłusznego Adama, bo on był świadomie nieposłuszny, wiedział co on robi. Popełnił świadomy grzech nieposłuszeństwa i Bóg znalazł jedną bardzo ważną okoliczność łagodzącą. Nie miał doświadczenia z tego, z grzechem, umieraniem i śmiercią, które następnie miały przyjść na niego i na wszystkie jego dzieci. Dlatego też Bóg nie wymierzył Adamowi wyroku natychmiast, gdy on zgrzeszył, na przykład tego samego dnia albo jutro rano, tylko pozwolił mu długo, długo, długo umierając, to co ma umierać, tak jak dosłownie w tekście hebrajskim jest, umierając, śmiercią umrzesz. Tak tam Biblia Gdańska nawet to tak tłumaczy, prawda? Umierając, śmiercią umrzesz. Żeby zanim ta śmierć dopełni się, zanim go wpędzi do grobu, takiego Adama czy jego wszystkich innych potomków, żeby człowiek mógł skosztować doświadczalnie, co znaczy umieranie, umieranie, umieranie i w końcu wejście w stan grobu. Bo inaczej nie byłoby korzyści, nie byłoby sensu. Gdyby Bóg Adama czy wszystkich jego potomków w chwili, nie wiem, narodzenia od razu karał śmiercią, to wszyscy później zbawieni przez naszego Pana mieliby ten sam dylemat i ten sam problem co Adam. Brak doświadczenia z grzechem. Brak doświadczenia z konsekwencjami grzechu, z umieraniem, bólem, cierpieniem. Więc wyrok jest wykonywany przez Boga powoli. Genialny plan. Żeby później, kiedy ten wyrok Adamowy zostanie cofnięty przez naszego Pana, żeby ludzie, bogatsi o doświadczenie z grzechem, którego Adam nie posiadał, mogli wybrać lepiej. Nieprzyjęcie Jezusa nie skutkuje żadnym dodatkowym potępieniem. I to znowu chciałbym kolejny mit obalić chrześcijaństwa. Mówią, że jak ktoś nie przyjmie Jezusa w tym życiu, to będzie potępiony. Nieprzyjęcie Jezusa nie skutkuje żadnym dodatkowym potępieniem. Jeśli ktoś nie przyjmuje Jego ofiary, naszego Pana, po prostu pozostaje pod wyrokiem Adamowym, pod którym dziedzicznie i tak się znajduje już od urodzenia. Wszyscy się urodziliśmy pod wyrokiem Adamowym jako dzieci Adamowe. I teraz, czy my naszego Pana w tym życiu przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, to nie pociąga za tym żadnego dodatkowego potępienia. Możemy przez przyjęcie naszego Pana wyjść z potępienia, które dziedziczymy przez Adama. Jeżeli tego nie zrobimy, a tak jak większość ludzi tego świata nie robi, większość dzisiejszych ludzi na świecie to są poganie. Ta jedna trzecia, która nazywa się chrześcijanami, w ogromnej większości nie są żadnymi chrześcijanami. Są to osoby, które owszem na ustach mają Boga i Jezusa, ale sercem są daleko od Niego, tak jak nasz Pan powiedział o Żydach. Więc oni także nie korzystają z tego, żeby się wyzwolić spod wyroku Adamowego. Nie można ponownie potępić, ani ponownie skazać już potępionego i już skazanego. W chrześcijaństwie powstało tyle różnych mitów, bajek, po prostu bajek,
wymyślają sobie różnego rodzaju nauki, żeby smagać nimi ludzi, żeby ich zmuszać do posłuszeństwa swoim własnym naukom, swoim własnym kościołom, kredom wyznaniowym, które skrupulatnie powypisywali w punktach i tam mówią, tu musisz wierzyć, musisz robić to, tamto, owanto, bo jak nie, to ci nic Jezus nie da. Zobaczmy w Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży w postaci wyroku z powodu grzecha Adamowego pozostaje na nim. Zauważmy, co tutaj jest, co nasz Pan mówi. Że kto wierzy w naszego Pana, może iść, pójść do życia wiecznego. Może się wydostać spod potępienia Adamowego, które jego dotyczy, tak jak każdego innego potomka. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, ale dlaczego? Bo gniew Boży pozostaje nad nim. Widzimy, co tu pisze, pozostaje. Niektóre przykłady biblijne pozwalają sobie na takie fałszerstwo, że lecz gniew Boży spada na niego. Każdy sobie może zobaczyć do tłumaczenia. Nie spada. Jak ktoś nie wierzy w naszego Pana, nie spada, nie dosięga go żaden gniew Boży. Tylko pozostaje nad nim. Od urodzenia był ten gniew nad tym człowiekiem, jak miał nawet tylko jeden dzień, jak się urodził. I jeżeli nie przyjmie naszego Pana, czy to w tym życiu, czy w królestwie w przyszłości, prawda? Bo wiemy, że w obecnym czasie większość ludzi nie jest wcale, nie ma być zbawiana i Bóg ani Jezus nie próbują zbawić nawet połowy świata w obecnym czasie. W obecnym czasie Bóg i Jezus chcą tylko i wyłącznie znaleźć garstkę niewielką, ten 1%, te 0,5%, nie wiem ile to by było, ale pewnie mniej niż pół nawet, którzy chcieliby pójść za Jezusem, którzy potrafią zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować go, żeby później wybrani już jako członkowie ciała Chrystusowego czy innych klas do Bożego, żeby razem z Nim błogosławili całą resztę ludzkości. A jeżeli ktoś tego nie, tak, ktoś nie wierzy w Jezusa, to gniew Boży, czyli ten wyrok Adamowy już w Adamie, w genach, pozostaje nad nim. Na nim. I Rzymian, ten rozdział. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Paweł mówił o sobie, że był grzesznikiem kiedyś. Dlaczego był Paweł grzesznikiem? Z powodu dziedziczonego grzechu i wyroku Adama. On się urodził jako też członek i mówi, no dziedziczyli, byliśmy grzesznikami. I gdy byliśmy grzesznikami, argumentuje Paweł, to Bóg już swoją miłość okazał w tym, że dał za nas Chrystusa, żeby umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, bo skoro wtedy dał Jezusa, żeby za nas umarł, to teraz, kiedy już w tego Jezusa uwierzyliśmy i jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zbawieni od gniewu. Od gniewu i wyroku dziedziczonego w Adamie, który jest zdejmowany z każdego, kto wiarą przyjmuje Jezusa jako swego zastępcę w karze dziedziczonej po Adamie. Będziemy od Niego zbawieni od gniewu. Tego po Adamie. Bo skoro byliśmy grzesznikami, jeszcze nie wierzyliśmy w Jezusa, a On już zaplanował Bóg Jego śmierć dla naszej korzyści, no to teraz, kiedy my przyjęliśmy Jezusa i widzimy tą Jego wartość śmierci za nas, to będziemy od tego gniewu, który na całą resztę ludzkości pozostaje, zbawieni. To właśnie dlatego ogół potomków Adama Jezus nazywa umarłymi. Dlaczego umarłymi? Nie posiadającymi prawa do życia, bo będącymi pod adamowym wyrokiem śmierci. I to znowu też to kolejna rzecz biblijna. Jezus, Bóg, na wszystkich ludzi jako potomków Adama, ci, którzy do Jezusa nie przychodzą póki co, są umarłymi, nie mają prawa do życia. Bo już są potępieni od samego urodzenia. Kwestia, kiedy wyrok zostanie wykonany. Kiedy, czy pożyje 50 lat, 60 lat, 70 lat, 80 lat, czy może dociągnie do setki, jak się to niektórym dzisiaj też jeszcze zdarza. Słowa naszego Pana. Niech umarli grzegą swoich umarłych, a Ty idź, głoś Królestwo Boże. Dlaczego nasz Pan takie dziwne zdanie wypowiedział? Niech umarli grzebią swoich umarłych. On to powiedział do człowieka, który mówił, żeby ojca pochować, a potem jak ojca pochowa, no to przyjdzie za naszym Panem i poświęci się mu bardziej, będzie za nim chodził, będzie głosił jego nauki, ale póki co czuł obowiązek wobec ojca, który żył i nasz Pan powiedział, niech umarli grzebią swoich umarłych. To jest bardzo piękny werset. Nie wiem, czy znowu, jak to chrześcijanie różnie rozumieją. Zaraz pokażę na zdjęciu, jak to jest przez niektórych rozumiane, no ale to jest niedorzeczne. Nasz Pan użył słowo umarły w jednym zdaniu w dwóch różnych znaczeniach.
co jest ogromnym potwierdzeniem tak zwanego symbolicznego języka Biblii, która nie tylko w różnych opisach Starego Testamentu, w ofiarach Starego Testamentu, czy w objawieniu, czy gdziekolwiek indziej, u Ezechiela albo Jeremiasza, czy Izajasza, ale na przykład w słowo naszego Pana. Nasz Pan nadaje tym dwóm słowom inne znaczenie. I się nie przyjmuje, że słuchacze go pewnie źle zrozumieją. Niech umarli, jacyś tam umarli, grzebią swoich umarłych, ale nie są to ci sami umarli. Nie są dokładnie tacy sami. Jak należy rozumieć te słowa? Czy tak jak mamy na tej rycinie? Przyszli umarli na pogrzeb umarłego? No z pewnością nie. Nie to miał nasz Pan na myśli. Zatem przekreślamy to i spróbujmy wyjaśnić, co nasz Pan miał na myśli. Jezus mówi do tego człowieka, niech umarli, mówiąc umarli za pierwszym razem, ma na myśli żywych ludzi, lecz pod wyrokiem adamowym bez prawa do życia. Więc ci ludzie, którzy nie wierzą we mnie, których nie interesuje moje przesłanie, którzy nie chcą za mną pójść, są potomkami Adama, urodzili się pod przekleństwem, są umarłymi bez prawa do życia i tak Bóg na nich patrzy i ja tak też na nich patrzę. Więc jeżeli oni mnie nie przyjmują i nie wychodzą spod tego potępienia, które w Adamie już od dziecka jest ich udziałem, niech sobie grzebią umarłych. Ale gdy mówi o za drugim razem umarłych, to ma na myśli już nie żywych ludzi, tylko tych, którzy przestali oddychać i potrzebują pogrzebu. A ty idź i głoś Królestwo Boże. Zwrócił temu człowiekowi uwagę, że są ważniejsze sprawy w życiu dla kogoś, przynajmniej kto dostrzega Jezusa, wartość Jego ofiary i który chciałby pójść za Nim. Zaprzeć samego siebie, jak nasz Pan powiedział, wziąć swój krzyż i naśladować Go. I tym dwóm słowom umarły nadał zupełnie inne znaczenie. Czyli to drugie jest można powiedzieć, literalne, dosłowne. Umarli, no zmarli. Natomiast to pierwsze jest symboliczne. I ten symboliczny język pojawia się także w listach Pawłowych. Gdy na przykład mówi, żebyśmy stali od umarłych. To nie ma na myśli umarłych z grobu tam, że na cmentarzu leżą bracia i że mamy wstali i chodzili. Moment na myśli, że wstali od umarłych, to ma na myśli ludzkie uczucia, które każda osoba, która przychodzi do Boga przez Jezusa, uznaje za umarłe w swoim własnym życiu. Uważa, część z nich jest grzeszna, część tych ludzkich uczuć nie jest grzeszna, ale czy ona jest grzeszna, czy niegrzeszna, ma być umarła. Tak jak nasz Pan uznał wszystkie swoje ludzkie skłonności, on miał tylko niegrzeszne skłonności, ale wszystkie one zostały przez Niego pogrzebane. Nasz Pan nie żył tutaj po to, żeby postępować doskonale, sprawiedliwie jako człowiek, na przykład założyć sobie rodzinę i sobie pożyje w szczęściu, tak jak każdy inny człowiek ma prawo, bo on sobie zdawał sprawę, że on musi zrezygnować z wielu rzeczy, chociaż nie grzesznych, ale z wielu rzeczy, które są typowe dla człowieka, bo on był odkupicielem. On nie był normalnym człowiekiem, tak jak każdy inny, który może żyć tak czy owak, byle sprawiedliwie, byle niegrzesznie. Nasz Pan zużył się, prawda? W ciągu 3,5 roku swojej misji doprowadził się prawie do 100% wyniszczenia ludzkiej natury z powodu tak intensywnego prowadzenia ofiary. Z powodu takiej zastępczej śmierci Jezusa Bóg chce, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się o Nim i o szansie, jaką Jego śmierć daje każdemu potomkowi Adama. Słowa Pawła. Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pawłowi nie chodzi o tutaj wszyscy ludzie zostali zbawieni. Pawłowi nie chodzi o zbawienie do życia wiecznego, lecz o zbawienie spod wyroku adamowego. A potwierdzeniem jest kolejność tych dwóch rzeczy, o których mówi Paweł. Mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni najpierw i potem doszli do poznania prawdy. Każdy chyba rozumie, że aby być zbawiony do życia wiecznego, należałoby poznać prawdę i odpowiednio się w tej prawdzie zachowywać, żeby to życie wieczne sobie zapewnić. Ale Paweł mówi, że najpierw jest zbawienie, a dopiero potem poznanie pełni prawdy, która jest potrzebna do życia wiecznego. A poza pokutą i przyjęciem naszego Pana obejmuje to także poświęcenie się Bogu i uświęcenie charakteru. Też o tym będziemy mówili, żebyśmy mniej więcej zobaczyli, jaka jest ta droga także do zbawienia do życia wiecznego. Bo znowu, jak to niektórzy mówią, nie wystarczy tylko i wyłącznie przyjąć Jezusa i uznać Go za swojego Zbawiciela. Tak jak niektórzy poganie mówią Hare Krishna. Abyś przed śmiercią wypowiedział Hare Krishna, Hare Hare i będziesz zbawiony. W kościele katolickim ksiądz śpieszy z tak zwanym ostatnim namaszczeniem.
I jak zdąży, ocali duszę człowieka. Nie zdąży, bo był korek, przepadł człowiek. No ale kto jest winny tego korka, że był korek i nie dojechał na czas? Albo opona mu pękła? No śmieszne rzeczy dochodzą, prawda? Więc żeby uzyskać życie wieczne, trzeba spełnić kilka warunków, ja o nich także powiem. Na razie kładę duży nacisk na to, co ogólnie w chrześcijaństwie jest wypaczone. To znaczy, że Jezus jako Zbawiciel funkcjonuje przede wszystkim jako Zbawiciel spod wyroku adamowego, który dziedziczymy my wszyscy już w akcie urodzenia. Natomiast oczywiście Jezus także oferuje nie tylko wykupić nas spod grzechu adamowego i zostawić samemu sobie, tylko Jezus oferuje, ja Cię oferuję wykupić spod tego wyroku adamowego, chcę zdjąć wyrok adamowy, który Ciebie obciąża, a potem chcę Cię wziąć za rękę i doprowadzić do życia wiecznego, bo moje dzieło byłoby niedokończone, niespełnione i w jakimś sensie nieudane, gdybym was wszystkich odkupił spod wyroku adamowego i zostawił. To byście wszyscy popadli znowu w grzech. Ponownie szybko byście ściągnęli na siebie kolejne potępienie. Więc nasz Pan tak nie działa. Ale zwracam uwagę na to, co jest powszechnie wypaczone, żebyśmy rozumieli, że ogromna większość wersetów, który mówi o zbawieniu i o Zbawicielu, ma na myśli zbawienie spod wyroku adamowego. Żeby, można powiedzieć, wyczyścić konto grzesznika przed Bogiem. Żeby grzesznik mógł zacząć ubiegać się o życie wieczne z czystym kątem. Nieobciążony wyrokiem adamowym, który dziedzicznie go dosięga i bidak nie może nic zrobić. Nie potrafi pokonać tego. Teraz może wrócimy do tego, o czym obiecałem. Teraz łatwiej nam jest zrozumieć słowa Pawła o Jezusie, który powiedział, że nasz Pan jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Dlaczego wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących? Ponieważ jeśli chodzi o zbawianie spod wyroku adamowego, Jezus zbawia absolutnie wszystkich, co do sztuki. Dlatego nasz Pan jest Zbawicielem wszystkich ludzi spod wyroku adamowego. Nie ma ani jednego człowieka, który by się nie zmieścił w cenie okupu, jaki nasz Pan złożył za Adama i jego wszystkie dzieci. Nie ma ani jednego takiego człowieka. A już tutaj nam przekamują, że tak. Mówię, jedźcie do pogan, jedźcie tam, nawracajcie, bo jak w tym życiu Jezusa nie przyjmą, to przepadną. Czy przyjmą w tym życiu, czy nie przyjmą, czy się dowiedzą, czy się nie dowiedzą, nie przepadną. Czyli Jezus zbawia spod wyroku adamowego absolutnie wszystkich, co do sztuki, ale do życia wiecznego tylko tych, którzy po zdjęciu z nich wyroku adamowego dodatkowo oddadzą swoje życie Bogu i uświęcą swoje charaktery, dostaną doskonałości. I dlatego jest jeden zwłaszcza wierzących. Bo ci mogą pójść dalej poza zdjęcie wyroku adamowego, mogą oddać swoje życie Bogu, poprosić, żeby Bóg kierował w ich życiu wszystkimi sytuacjami, jakie ich spotykają, żeby w ten sposób oni mogli się przygotować w charakterach do tego życia wiecznego. A Jezus tym oczywiście pomaga swoim naśladowcom, ale nie jest to gwarantowane Jego śmiercią. Zapamiętajmy, życie wieczne nie jest zagwarantowane śmiercią naszego Pana. Trzeba o to się starać samemu. Dlatego Paweł napisze w liście do Filipensów: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I już tutaj ma na myśli, gdy mówi o zbawieniu, z bojaźnią i ze drżeniem, to ma na myśli zbawienie do życia wiecznego. Bo to adamowe, to wystarczy tylko uznać naszego Pana za tego, który za mnie umarł. I przyjąć z wdzięcznością Jego ofiarę za mnie. I już Jego szata sprawiedliwości mnie okrywa i Bóg patrzy na mnie nie w brzydocie mojego grzechu, ale w sprawiedliwości szaty naszego Pana, którą sobie nałożyłem. I już ładniej wyglądam. No ale to nie koniec, to jest początek. To jest początek drogi. Ona musi być kontynuowana. I warto, żeby wiedzieć, co Jezus gwarantuje absolutnie każdemu, a co trzeba jeszcze z bojaźnią i ze drżeniem wypracowywać. Stąd potrzeba oświecenia każdego człowieka co do dzieła naszego Pana. Tak, aby każdy zrozumiał, że Jezus umarł także za niego. Po to, żeby wzbudzić w nim pokutę i wiarę, to jest nic innego jak usprawiedliwienie. I znowu tutaj coś, co trzeba powtórzyć. Pokuta musi być pierwsza, a potem dopiero wiara. Ogół chrześcijan uważa, uwierz w Jezusa i On cię zbawi, On jest twoim Zbawicielem, załóż koszulkę z Jego napisem, weź gitarę i śpiewaj o Nim i już. Nic to nie daje. Jeżeli najpierw w sercu danego człowieka nie nastąpi pokuta, czyli uświadomienie sobie swojego grzesznego stanu i zapragnięcie wyjścia z tego stanu.
Jeżeli ktoś nie przeżyje pokuty, Jezus, wiara w naszego Pana, nic mu nie da. To tak jak chory człowiek, który nie zrozumie, że jest chory, bo na przykład nie ma tam jakiś czyrak ma, albo ma nowotwór, albo coś tam, ale tego faktu nie uznaje. Nie czuje się chorym, nie czuje się nieczystym i nie będzie się leczył. No to dajcie mu wiele różnych lekarzy i będą do niego mówić dzień i noc, a on będzie sobie, w najlepszym wypadku, jak będzie kulturalny, to będzie lekceważył i nic mi nie powie, a jak będzie niekulturalny, to ich może przegonić. Więc pokuta, Jan Chrzciciel rozpoczynał swoją misję w Izraelu, chyba tutaj tego, tak nie mam nawet tego wersetu, ale gdy rozpoczynał swoją misję, to mówił: pokutujcie i nawróćcie się. I potem i na szpan tak samo, że przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie. Wszystko zaczyna się od pokuty. To, że większość chrześcijan w dzisiejszym świecie, także tych w Polsce, z którymi my żyjemy, są takimi chrześcijanami, że się boimy, że nas okradną, oszukają, zabiją nawet, będzie okazja, a potem pójdą do takiego czy innego kościoła, wszystko do jakiegoś katolickiego czy jakiegoś protestanckiego i wszystko jest okej. To właśnie dlatego jest, że to są ludzie, którzy nigdy w swoim sercu nie przeżyli pokuty. Oni są w stanie, w którym nie mogą w ogóle, Jezus nie może im nic dla nich zrobić. Oni są chrześcijanami z imienia. Mówią o Jezusie i koniec. Czyli tak, wzbudzić w nim pokutę i wiarę, czyli doprowadzić takiego człowieka do usprawiedliwienia, a następnie zachęcić do dania życia Bogu w celu wypracowania z bojaźnią i zedrzeniem zbawienia do wiecznego życia przez uświęcenie charakteru. Gdyż odzyskanie przez Jezusa tego, co utracił Adam, nie gwarantuje nikomu życia wiecznego. Tak jak Bóg nie zagwarantował go Adamowi. Adam nie otrzymał gwarancji życia wiecznego. Adam otrzymał tymczasowe prawo do życia, żeby mógł w czasie próby pokazać, czy jest godny życia wiecznego. No jak wiemy, okazał się niegodny. Stracił szansę uzyskania życia wiecznego. Bóg mu jej nie gwarantował i nasz Pan swoją ofiarą nikomu nie gwarantuje życia wiecznego. Gwarantuje, że wykupi każdego z nas spod tego, co Adam na nas ściągnął, żeby nam wyczyścić nasze konto i dać nam szansę spróbować jeszcze raz. To będzie ponowna próba, drugi raz. Ktoś powie, a może to niesprawiedliwe? Już wyjaśniliśmy. Bardzo sprawiedliwe i bardzo miłosierne ze strony Boga, bo w międzyczasie ten grzesznik doświadczalnie skosztował na swojej własnej skórze, czym jest pójście drogą grzechu. Więc Bóg mówi, dam mu drugi raz, drugą szansę. Oczywiście to nie byłoby sprawiedliwe, gdyby Bóg taką szansę dał bez naszego Pana. Zobaczmy, jaka jest żelazna, boska sprawiedliwość. Dam drugą szansę Adamowi i jego potomkom, bo nie mieli doświadczenia z grzechem i nie wiedzieli, co tak naprawdę, co się pakują, gdy poszli drogą samowoli. Ale żebym ja to mógł zrobić zgodnie z moimi zasadami sprawiedliwości, ktoś musi tego Adama wykupić. Bóg po prostu nie przebaczył. O, 1000 lat poczekam, po 1000 lat trochę pamięć mi się tak zaćmi, nie będę tak dobrze pamiętał, co ten Adam zrobił. Odpuszczę mu. My tak często mamy, prawda, w naszych relacjach. Ktoś nam tam zawinił, ale z czasem no zapominamy, bo minął czas. No i może i bardzo dobrze. My nie musimy tutaj egzekwować żelaznej sprawiedliwości wobec innych osób, ale boska sprawiedliwość jest żelazna i niezmienna. I musiał ktoś oddać życie. Więc ta druga szansa dla Adama i jego wszystkich dzieci pojawiła się dlatego, że jest Jezus. Gdyby nie było naszego Pana, byłby koniec. Grób na wieki wieczne. Za to, że miałeś prawo skorzystać z życia wiecznego, otrzymałeś pomoc ze strony instrukcji od Boga, jak postępować i wszystko to zaprzepaściłeś. No to ponosisz konsekwencje. Biblia zapewnia, że każdy dowie się o tym, czego Jezus dla niego dokonał. Ewangelia Jana. Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Mowa o naszym Panu. Jako prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jak ten werset się nie podoba różnym grupom religijnym, widać w innych tłumaczeniach. Biblia Warszawska. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. A Biblia Tysiąclecia była prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Szczególnie Biblia Warszawska. Zdawać by się mogło, Biblia Warszawska, protestancka, nie powinna, że tak powiem, wypaczać myśli. Ale widzimy różnicę? Tu jest powiedziane o naszym Panu, że jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Który na świat przychodzi? Każdy człowiek, który przychodzi na świat, który się rodzi,
będzie oświecony przez prawdziwą światłość, jaką jest nasz Pan. Biblia warszawska, zdawać by się mogło protestancka, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Widzimy, jak zmienili, jak wybaczyli. Przecież to łatwo sprawdzić. Teraz mamy te kody, różne oryginały greckie. Mówią, że nasz Pan jest, tak? To oświeca każdego człowieka i ona przyszła na świat. Nie każdego człowieka, który przychodzi na świat, tylko przyszła na świat. Światłość w postaci naszego Pana. Co prawda nie bierze każdego człowieka, ale już próbują tutaj tą końcówkę zmienić. Biblia Tysiąclecia, no, katolicka, ale już bardziej, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Tylko tutaj jak gdyby za wcześnie, bo nasz Pan nie oświeca każdego człowieka, gdy na świat się rodzi, bo jest niemowlaczkiem. No ale Biblia może Tysiąclecia chciała tutaj podciągnąć ten werset pod chrzest niemowląt i sobie pomyśleli, że nasz Pan w bliżej nieokreślony sposób takiego niemowlaczka, który na świat się przychodzi, o tam razu go oświeca, więc ochrzci go i już będzie członkiem takiego czy innego kościoła. Nie wiem, co mają, ale oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jeśli ktoś nie zostanie oświecony przez Jezusa w tym życiu, a ogromna większość nie jest oświecona w tym życiu przez Jezusa i chyba tego nikt nie zaprzeczy, gdy patrzymy na świat, w którym żyjemy, i pogański, i chrześcijański, to zostanie oświecony po zmartwychwstaniu, w czasie swojego dnia sądu. Już powoli zbliżamy się do kolejnego mitu chrześcijańskich różnych denominacji sądu. Sąd jest straszakiem dla wszystkich ludzi, żeby postępowali tak, jak wodzowie religijni od nich oczekują. Jeżeli ktoś nie będzie oświecony przez naszego Pana w tym życiu, bo nie należy do tej malutkiej tego 0,5%, które idzie za naszym Panem w tym życiu, zostanie oświecony po zmartwychwstaniu, gdy stanie na swoim sądzie. Sądzie nie w znaczeniu jedynie wydania wyroku, lecz całego procesu zbadania każdego przypadku. Począwszy od oferty wyjścia spod wyroku Adamowego, tak się zaczyna stanięcie na sądzie, dowiadujesz się, że Jezus za ciebie umarł i może zdjąć z ciebie wyrok Adamowy. Cieszysz się? Przyjmujesz go jako tego, który cię może zbawić spod wyroku Adamowego? W ten sposób rozpoczyna się twój sąd. Tak, czyli począwszy od oferty wyjścia spod wyroku Adamowego i stanięcie na próbie podobny do Adamowej, lecz znacznie lepszym punktem wyjściowym, bo z doświadczeniem z grzechem i skutkami grzechu, którego Adam nie posiadał. O tym sądzie jeszcze chwilę powiemy. Wszyscy, nawet najwierniejsi chrześcijanie, łącznie z apostołami, kiedyś stają na sądzie. Czy podoba nam się fakt, że apostołowie byli na sądzie? Czy wydaje nam się, że na sądzie tylko dla grzeszników? O tych dużych grzeszników, za których Jezus chociaż umarł za grzeszników, ale za tych dużych nie umarł. Oni pójdą na ten sąd i tam ich będą smażyć, zależy, kto wierzy, w piekle albo w inny sposób. Jak nie będą smażyć piekle, to chociaż go oddalą go od Boga bardzo daleko, żeby cierpiał w duszy oddalenie od Boga, nigdy z tym Bogiem nie ma żadnej społeczności i tam będzie się tak jakieś psychiczne, wewnętrzne katusze. Wszyscy, absolutnie wszyscy muszą stanąć na sądzie. Łącznie z apostołami. I ten sąd zaczyna się od tego, że się zdejmuje z nich wyrok adamowy po pokucie i przyjęciu wiarą Jezusa, to co podkreślałem cały czas. Pokuta i przyjęcie wiarą Jezusa. Tak się rozpoczyna sąd. W ten sposób staje się na sądzie, by następnie tak usprawiedliwieni spod wyroku adamowego mogli stanąć na próbie do życia wiecznego. Słowa naszego Pana: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Nikt nigdy nie otrzyma życia wiecznego, jeśli najpierw nie stanie na sądzie i nie przejdzie pomyślnie jego wszystkich procesów. A żeby było jasne, co to za procesy, wszystkie je tutaj wypunktowałem, bo o pierwszym już mówiłem, pouczenie o Jezusie, prawdzie, sprawiedliwości, czyli doprowadzenie człowieka przez pokutę do wiary w Jezusa, żeby mógł zdjąć z niego wyrok adamowy. Potem kolejny proces takiego sądu, sprawdzenie, czy postępuje zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości. Nikt chyba się nie będzie spierał i nie będzie miał wątpliwości, że jeżeli ja pokutuję z powodu mojego grzesznego stanu, czyli jestem świadomy, że jestem takim grzesznikiem i jest mi przykro i wstyd, że taki jestem i się chwytam Jezusa jako tego, który za mnie umarł i się Jego sprawiedliwością okrywam, to chyba rzeczą jest oczywistą, że następny krok to powinienem postępować jak? Na tyle sprawiedliwie i prawdziwie, na ile mogę. Nie znaczy, że ja będę od tego momentu doskonały, ale nie możesz sobie lekceważyć prawdy i sprawiedliwości. Nie możesz popierać błędu, gdy on dla ciebie jest wygodny. Tak jak w dzisiejszym chrześcijaństwie głoszą błąd, bo jest dla nich to wygodne. Bo napędza im ludzi do kościołów,
albo wzbudza w nich szacunek dla wodzów religijnych, albo dowolne inne rzeczy, jakieś korzyści finansowe może im daje, sławę, nie wiadomo, nieważne. Więc każda osoba, kto jest po pokucie i przyjmuje naszego Pana jako swojego Zbawiciela, to powinna od tego momentu żyć na tyle zgodnie z prawdą i na tyle zgodnie ze sprawiedliwością, na ile to jest tylko dla niego możliwe. Jak mu się nie uda, to co? To nie, pokuta i próba kolejna. A jak mu się nie uda drugi raz, pokuta i kolejna próba. I tak całe życie. Aż w końcu nauczy się postępować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Więc ten drugi etap się wielokrotnie powtarza. Tu pamiętamy słowa Pawła, apostoła Pawła, który widział w sobie grzech, że postępował często nie tak, jakby chciał w swoim tym umyśle, prawda, ale jego ciało nie dorastało mu do jego umysłu i on by chciał być doskonały w swoim umyśle, ale widzi ten w swoim członkach swojego ciała że zakon inny, zakon śmierci, odporny temu zakonowi prawu Bożemu. Jeżeli jeżeli to postępowanie zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości się nam nie udaje, a będzie się nam nie udawać wiele, wiele, wiele razy, i znowu nikt się nie przyjmuje, że za dużo razy upadnie. Nie ma liczby upadków, po przekroczeniu której Jezus odrzuca grzesznika. Kiedy Jezus odrzuca grzesznika? Kiedy grzesznik zrobi o tak do Jezusa, jak ja teraz do braci. Odwróci się od niego i sobie pójdzie. Ale nawet wtedy, jak tak grzesznik zrobi, to Bóg, Jezus czekają, a może jednak zmieni zdanie. Może odwróci, jak kiedyś pewien brat powiedział, Bóg i Jezus są tak daleko od nas, jak daleko ich odrzuciliśmy. I tak odrzuceni czekają na zmianę naszej decyzji. Nikt inny by tak nie zrobił. Raz wrzucony pewnie by człowieka, gdybyśmy przegonili, to będzie nigdy moja noga tu więcej nie postanie. I nawet gdybyśmy się rozmyślili, to nie przyjdzie. Czyli w wyniku tego, że tutaj często będziemy upadali, wielokrotnie będą powtarzane kary w przypadku niepostępowania zgodnie z tymi zasadami, prawdą i sprawiedliwością. Czyli w wyniku grzeszenia. Wielokrotnie będą powtarzane. Przy czym ani kaliber grzechu nie ma znaczenia. Nie ma czegoś takiego jak kolejny mit chrześcijaństwa, grzech śmiertelny. Co to znaczy w ogóle grzech śmiertelny? To znaczy, że nie mieści się w okupie naszego Pana, tak? Nasz Pan umarł za grzesznika. O tak, umarł, owszem, ale grzeszniku, to powinien być grzech śmiertelny. Ofiara Jezusa za mała. Tego grzechu nie obejmuje. I tam są liczne, są jakieś grzechy tam śmiertelne, prawda, wymienione. Nie ma grzechu śmiertelnego. Każdy grzech jest śmiertelny. Karą za grzech jest śmierć. I każdy grzech, choćby najmniejszy, choćby zjedzenie owocu, którego nie wolno jeść, jest grzechem śmiertelnym. Ale w tym znaczeniu śmiertelnym, że kara za niego jest śmierć. A nie, że to jest grzech nie do odratowania, nie do odpokutowania. Nie ma czegoś takiego. To znowu jest atakowanie okupu Jezusa. Opowiadając różnego rodzaju mity o tak zwanych grzechach śmiertelnych. Czyli po tych wielokrotnie powtarzanych karach w przypadku niepostępowania zgodnie z nimi, czyli w przypadku grzeszenia, na końcu dopiero dochodzi do ostatecznego wyroku. Ale ten wyrok, gdy ostatecznie zapada, to ten proces drugi i ten proces trzeci powtarzają się dziesiątki, setki, tysiące razy. Jeżeli po tych dziesiątkach, setkach i tysiącach razy przeplatania się drugiego i trzeciego procesu ktoś ostatecznie nadal postępuje źle, znaczy, że jest miłośnikiem nieprawdy i miłośnikiem niesprawiedliwości. I że takiego człowieka, on umiłował zło, umiłował grzech i nie ma sensu dawać mu na przykład kolejnych 2000 razy prób, ponieważ kolejne 2000 razy prób doprowadzą do tego samego. Zatwardzenie człowieka, a już tutaj wersetu nie mam, ale każdy na pewno z was pamięta, że kiedy nie może Bóg grzesznika odwrócić, znaczy kiedy nie może grzesznikowi przebaczyć, kiedy nie da się go odnowić do pokuty. Brak, jeżeli grzesznik sam nie odczuwa pokuty, chęci pokuty, nie jest mu przykro, że grzeszy, zgrzeszył po raz kolejny, czy wszystko jedno, ile razy i nie czuje z tego powodu żadnego dyskomfortu, to Bóg mówi, no cóż mogę dla ciebie grzeszniku zrobić? Pokuta to jest pierwszy krok w powrocie do mnie. Jak ty z jakiegoś powodu nie odczuwasz pokuty, pomimo tego, że ja ci chcę pomóc, bo Bóg jak widzi grzesznika, który nie pokutuje, tak jak Dawid nie pokutował, to wiemy, że Bóg się odsuwa od nas, jako grzeszników, i daje nam odczuć swoje niezadowolenie. No i myśli, że nam będzie źle bez Boga w naszym życiu.
że jak on się od nas odsunie, to będziemy jakiś poczucie dyskomfort, tak jak Dawid odczuwa, prawda? I że prędzej czy później nas, że tak powiem, zachęci do pokuty i powrotu. No ale jeżeli pomimo tego to by się nie udało, w przypadku Dawida taki punkt krytyczny był wtedy, kiedy Natan przyszedł do niego z tą opowiastką, prawda? I gdyby ta historia, którą mu opowiedział, nie ukazała w oczach Dawida jego własnego grzechu takim, jakim on był, to byłby koniec Dawida. Ale widać było, że on był mężem według serca Bożego, tak go nazwał Bóg. I kiedy człowiek się zagalopował, nie zdawał sobie sprawy, jak postępuje, jak Bóg widzi to, tak jak, dokładnie tak jak on widział to w tej historii, która była mu opowiedziana, prawda, o tym bogatym człowieku, który nie chciał swojego zwierzęcia poświęcić na ucztę dla swojego gościa, ale zabrał to jedyne zwierzątko, które miał jego sąsiad. Najpierw stają na niej, na tej próbie, na tym sądzie, ci, którzy przez Jezusa przychodzą do Boga w tym życiu. Słowa Piotra. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Widzimy, co tu pisze? Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. A więc ci nie z domu Bożego teraz nie są na sądzie. Mówi, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Dlaczego? No bo oni przychodzą do Jezusa w tym życiu. Oni są tymi, którzy przyjmują Go i chcą wystartować, chcą się podnieść do upadku już w tym życiu. No to okej, stajecie na sądzie. A jeśli od nas, dalej pisze Piotr, to jaki będzie koniec tych, nie tych, jak to znowu niektórzy chrześcijanie mi mówią, jaki będzie koniec tych, którzy tak Jezusa nie przyjmują. Jaki będzie koniec tych z domu Bożego, którzy w tym życiu stają na sądzie, czyli próby do wiecznego życia, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej. Bo jeżeli sąd rozpoczyna się od domu Bożego, a ci, którzy są z domu Bożego, stają na tym sądzie, a potem są nieposłuszni temu Ewangelii, która na tym sądzie obowiązuje, no taki będzie ich koniec, że oni są na sądzie. Lepiej w ogóle nie stawać na sądzie w tym życiu i się wtedy nie narażać na konsekwencje lekceważenia Ewangelii. Także to jest koniec tych z domu Bożego, którzy w tym życiu stają na sądzie. Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, a wiemy, było to od Korneliusza, to spojrzenie na pogan, aby z nich wybrać lud dla swojego imienia. Oto to jest cała, można powiedzieć, te trzy wersety, które teraz czytamy, to jest cały boski plan. Lekceważony totalnie przez ogół chrześcijan. To wszystko pisze jak kawa na ławę. Nie. Szymon powiedział, jak Bóg najpierw wejrzał na pogan, od Korneliusza to się stało, aby z nich wybrać lud dla swojego imienia. Widzimy? Lud dla swojego imienia. Nie wejrzał na pogan, żeby ich zbawić. Nawet z podwórku Adamowego. Już nie mówiąc, żeby zbawić ich do życia wiecznego. Wybrać lud dla swego imienia. 0,5%. 0,2%. Może 0,01% ludzkości tylko się kwalifikuje. A z tym zgadzają się słowa proroków. I cytuję Stary Testament. Potem, czy kiedy potem? Po wybraniu ludu dla swego imienia. Bóg od Korneliusza rozszerzył ofertę zbawienia spod wyroku Adamowego i do życia wiecznego poza naród żydowski, a potem, czyli po wybraniu ludu dla swego imienia, powrócę, cytuję, i odbuduję upadły przybytek Dawida, czyli cielesny Izrael. Bo jak wiemy, cielesny Izrael został odrzucony przez Boga w jego planie na czas uzupełnienia brakującej liczby maluszkiego statka z pogan, od Korneliusza począwszy. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, po co? Odbuduje przybytek Dawida i jego ruiny, aby ludzie, którzy pozostali, zobaczmy, aby ludzie, którzy pozostali, jacy to są pozostali? Ci, którzy nie zostali wybrani do grona ludu dla imienia Boga. Bo też ten 0,5%, to 0,2%. Jak Bóg już powybiera ten 0,5%, 0,2% ludu dla swego imienia, to potem wraca do Izraela cielesnego, odbudowuje jego ruiny, aby ludzie, którzy pozostali, którzy nie zostali wybrani do grona ludu dla imienia Boga, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię. Bóg najpierw wybiera jednostki z najlepszych chrześcijan. I tu znowu trzeba kolejny mit obalać. Dzisiaj same mity obalamy. Bóg wybiera swój lud z najlepszych chrześcijan, jacy są w chrześcijaństwie. No w pogaństwie ich nie ma, więc możemy powiedzieć śmiało w chrześcijaństwie. Przy czym nie ma tutaj żadnego sekciactwa. Nie ma przynależności religijnej. Ci najlepsi chrześcijanie to są w sercach poświęcone jednostki, katolicy, protestanci, badacze, jak jacykolwiek by nie byli, którzy, o których Bóg wie, że w swoim sercu oddali jemu swoje życie
i którzy starają się w swoim życiu postępować zgodnie z prawdą, sprawiedliwością, umartwiają swoje różne rodzaje grzeszne i niegrzeszne skłonności ludzkie, które przeszkadzałyby im w pójściu za Jezusem i za Bogiem. I następnie, kiedy już wybiera tych najlepszych chrześcijan, najlepszych katolików, protestantów, badaczy, świadków Jehowy, kogokolwiek by tam nie było, to następnie rozszerza ofertę zbawienia na wszystkich pozostałych ludzi, aby ludzie, którzy pozostali. Cała reszta pomijana w obecnym czasie, pomijana. W obecnym życiu pomijana głównie z powodu braku dostatecznej wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest główny problem, prawda? Bo wiara to każe wierzyć w coś, co nie jest faktem. Ludzie, nawet jak się szczycą, że mają wiarę, to tak naprawdę bardzo niewielu ją ma. I kiedy spotyka się, kiedy życie nie potwierdza tego, co oni wierzą, wiara umyka. Oni są na tyle wierzący, na ile Bóg postępuje w sposób doczesny i przez nich widzialny na zewnątrz, tak jak im by się podobało. Tak? Albo prawie tak, już tam delikatne rzeczy mogą być, ale nie wie, nie, nic dużego. Są pomijani z braku dostatecznej wiary, by już teraz stanąć na próbie, czyli na sądzie. Przy czym zbawienie tych pozostałych zaczyna od odbudowania upadłego przybytku Dawida i jego ruin, cielesnego Izraela, co przewija się już na kartach Starego Testamentu. Jest to tak wyraźnie podane i w Starym Testamencie i tutaj cytowane przez apostoła, że dziwne, że tego nie widzą, bo nie chcą widzieć. Tak jak Żydzi nie chcieli zobaczyć w Jezusie tego, kim On był. No nie chcieli, to nie zobaczyli. Jak ktoś nie chce zobaczyć jakiegoś obiektu, to się przewróci na ten obiekt i będzie mówił, że go tam nie ma. Ja na przykład odmówię, że to jest mikrofon, prawda? Bym się o niego przewrócił. Nie, nie, żadnego mikrofonu tam nie ma. No zobaczmy na Stary Testament, który mówi o tym królestwie, począwszy od Izraela, które ma pójść na cały świat. I stanie się w dniach ostatecznych, dosłownie w ostatnim z dni, że góra, królestwo, w Biblii króla to królestwo, ze świątynią Pana, czyli Jezus z wybranym kościołem, ludem dla imienia Boga. To jest właśnie świątynia Pana. Bóg mieszka w swoim ludzie i oni są jego świątynią. Świątynią nie jest obiekt taki, jak my teraz jesteśmy, czy nawet jakiś piękny kościół, czy mniej piękny kościół. To nie jest tak. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. On mieszka w umysłach i sercach swoich dzieci. Poprzez swego ducha. One są do niego podobne. Bo w myślach mają myśli, jakie on ma. W sercu mają uczucia podobne do jego uczuć, a w woli mają pragnienia podobne, jakie ma Bóg. Mówi, ja to tak, to ja w nich mieszkam. Czyli góra ze świątynią Pana, czyli Jezus z wybranym kościołem, ludem dla imienia Boga, będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, czyli inne, większe, mniejsze królestwa ziemi, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Zapowiedź już w Izajaszu. Tłumnie będą zdążać wszystkie narody. I pójdzie wielu ludów, co będą mówili, pójdźmy na górę Pana, czyli do królestwa Pana, do świątyni Boga Jakuba. Będzie do nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jerozolemu. Wszystkie narody zapragną kiedyś stać się częścią królestwa naszego Pana na ziemi, gdy zobaczą początki tego królestwa tutaj na ziemi, w narodzie żydowskim. Tak się stanie. To jest przyszłość przed nami. Tak piszą prorocy, tak pisali apostołowie. Jest to coś, co możemy wierzyć, nawet jeżeli komuś by się wydawało to nierealne. Ale nie, wydaje mi się, że coraz bardziej staje się realne, widząc, jak ten świat dzisiejszy się rozpada. Rozpada, a jego różnego rodzaju kościoły religijne to w ogóle nie są podobne do kościołów religijnych. Wtedy sądził, dam dużą literą, sądził, wtedy będzie sądził narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów. Zobaczmy, jak mamy takie dwa określenia. Będzie sądził, bo wtedy złoży się sąd świata ludzkości, pominięty w obecnym czasie, bo nie są ludem dla imienia Jego. To nie jest ten 0,5%. Będzie wtedy sądził i pisze wyraźnie to słowo rozpatrywał, czyli na czym będzie polegał ten sąd. Rozpatrywał, badał, analizował. Wtedy rozpocznie się sąd wszystkich pozostałych ludzi, nie polegający jedynie na wydaniu wyroku za grzechy z obecnego życia, lecz na rozpatrzeniu każdego przypadku, dopiero na końcu procesu sądu jest zakończony wyrokiem. I przykują swoje miecze na lemiesze, włóż się na sierpy, żaden naród nie poniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Michałasz to potem powtarza, nie będziemy czytali z Michałasza, to jest to samo. Jeszcze Izajasz. Wtedy objawi się Pan Egiptowi, Egipcjanie poznają w owym dniu Pana i będą przynosić ofiary krwawe i z ofiary z pokarmów. Będą składać Panu śluby i spełniać je. A gdy Pan będzie smagał Egipt, a wiemy, że Egipt jest symbolem tego świata,
smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich. W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii. Asyryjczyków do środka Egiptu, Egipcjanie do Asyrii. Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu. W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi, którą błogosławi Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud Egipt, poganie, świat, i dzieło rąk moich Asyria, chrześcijanie niewybrani dla ludu, do ludu dla imienia Boga. I moje dziedzictwo Izrael, ten cielesny, jako jedna z trzech grup błogosławionych w ziemskim królestwie Jezusa. Zobaczmy, że i Egipcjanie, Asyryjczycy i Izraelici razem w tym królestwie naszego Pana, bez wykluczania kogokolwiek. A ty byłeś kiedyś chrześcijaninem nominalnym, a ty kiedyś byłeś poganinem w obecnym czasie, a ty byłeś Żydem, wyście ukrzyżowali Jezusa, jakbyś raz był na ziemi. Nie będzie. Te trzy duże grupy, powiedzmy społeczne, jakby tego nie nazwać, będą razem korzystały z błogosławieństw. Zobaczmy, jak Bóg mówi o przyszłości tak grzesznych ludzi, jak mieszkańcy Sodomy w Ezechielu. Siostry zaś twoje, Sodoma i jej córki, wrócą do swego pierwotnego stanu. I Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu. Ty także ze swoimi córkami wrócisz do pierwotnego stanu, mówi o Żydach. Wspomnę przymierze z tobą w dniach twojej młodości, chodzi o przymierze zakonu, to przed Mojżesza, i odnowię, to jest odnowie, ale dosłownie jest ustanowie. Nie powinno być odnowie, ponieważ Bóg nie będzie odnawiał przymierza zakonu przez Mojżesza, tylko ustanowi, tak, przymierze, nie odnowi zerwanego przymierza zakonu, lecz ustanowi z Izraelem nowe przymierze przez innego pośrednika niż Mojżesz, przez naszego Pana. Ustanowię z tobą przymierze wieczne i wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, tak zapowiada wstyd narodu żydowskiego. Gdy wezmę twoje siostry, starsze i młodsze od ciebie, czy narody pogańskie żyjące przed Izraelem, starsze i po Izraelu, młodsze, i dam ci je za córki. Cielesny Izrael, nawrócony do Boga przez Jezusa, pod nowym przymierzem będzie pomagał poganom w pozyskaniu doskonałości. Oni będą jego córkami, będzie ich przyuczał, ale po uprzednim przyjęciu Jezusa. Lecz nie na mocy przymierza z tobą, czy nie na mocy przymierza zakonu, ustanowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Tak? W Starym Testamencie jest mowa o zawarciu nowego przymierza z narodem żydowskim i objęciu błogosławieństwami tego przymierza całej reszty ludzkości. Do tego Paweł wiąże przywrócenie Żydów do łaski Boga z powstaniem ludzkości z grobów. W liście do Rzymian 11:15: jeśli bowiem odrzucenie ich, Żydów, jest pojednaniem świata, czyli czym? Dopuszczeniem pogan do zbawienia, które do tej pory było tylko do Żydów ograniczone. I Paweł mówi, jeżeli odrzucenie narodu żydowskiego od łaski jest tak w sumie wielkim błogosławieństwem, że dopuszcza pogan do tej pory odrzuconych do łaski, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Wprost zapowiada, że przyjęcie narodu żydowskiego, cielesnego narodu żydowskiego, ponownie do łaski, bo ich odrzucenie było nie na wieki, tylko na czas uzupełnienia brakującej liczby maluczkiego statka z pogan, od Korneliusza. A jeżeli to będzie już uzupełnione, to będą oni ponownie przyjęci i to się Pawłowi kojarzy od razu z powstaniem do życia zmartwych, ze zmartwychwstaniem. O takim zamiarze Bóg informował już Abrahama. Błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. Gwiazdy na niebie, jeden rodzaj potomstwa Abrahamowego, duchowe. I jak piasek na brzegu morza, czyli drugi rodzaj potomstwa Abrahamowego, jakie Bóg chce wyprowadzić z potomków Abrahama. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Zauważmy tutaj, że Bóg obiecał rozmnożyć nasienie Abrahama jako gwiazdy na niebie. Każdemu się chyba kojarzą gwiazdy ze sferą duchową. Ale także jako piasek na brzegu morskim. Każdy mu się chyba piasek na brzegu morskim kojarzy z ziemską fazą. I w twoim potomstwie, którym? Tym w gwiazdach i tym w piasku, to jest deszcz tutaj. O. To jest deszcz błogosławień. Tak pokazałem, jak z duchowego nasienia i z tego ziemskiego deszcz błogosławień będzie na cały rodzaj ludzki przychodził. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w tak znanym w sumie wersecie mamy trzy rodzaje grup, rodzaj ludzki jest podzielony na trzy rodzaje grup. Bóg obiecał potomków Abrahama, oczywiście wiemy, że potomkiem Abrahama nie jest cielesny Żyd, tylko ten, który ma wiarę abrahamową. Tak to w Nowym Testamencie Paweł wyjaśnia, prawda?
Możesz oczywiście być Żydem także cielesnym, jeżeli masz wiarę jak ma Abraham i jesteś jego potomkiem. Ale nie musisz być Żydem cielesnym, żeby być potomkiem Abrahama. Wystarczy mieć wiarę, jaką miał Abraham. Więc on mówi, że rozmnoży potomstwo Abrahama jako gwiazdę na niebie, jako piasek na brzegu i potem i w twoim potomstwie, tym gwiezdnym i tym z piasku, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Widzimy jeden rodzaj nasienia Abrahama, to duchowe, porównane do gwiazd. Drugi rodzaj nasienia Abrahama, to ziemskie, doczesne, porównane do piasku. I dopiero cała reszta ludzkości. Rodzaj ludzki podzielony na trzy części. Przemawiając do Ateńczyków, Paweł opowiadał o przyszłym dniu, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził. Znowu ten sąd. Ale już każdy już na pewno kojarzy. Nie sądził, w sensie wyda wyrok za grzechy, które popełniliśmy, czy ludzie popełnili w tym życiu, który będzie sprawiedliwie sądził świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez zgrzeszenie go zmartwych. Tym człowiekiem jest nie tylko Jezus jako jednostka, ale całe 144 tysiące maluczkiego statka, które od Korneliusza do Spogana, od czasów naszego Pana, a Korneliusz był pierwszym z pogan, który do tego grona został dopuszczony. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Taką nadzieję, taką deklarację złożył Paweł świętym, czyli tym, którzy poszli za Jezusem. Święci będą sądzili świat, a jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Wśród nich samych, prawda? Bo tam był pewien problem, że się bracia gdzieś sądzili przed zewnętrznym trybunałem i Paweł im to argumentuje. Wy się szykujecie na sędziów w przyszłości, a sami swoich praw nie możecie osądzać? Albo inna obietnica naszego Pana? Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Obietnica naszego Pana dla jego apostołów. Sądząc, będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. Ostatecznie cała ludzkość stanie się częścią 12 pokoleń Izraela. Czytali się tam z Izajasza, jak to pójdziemy na górę pańską, będzie nauczył dróg swoich i tak dalej. Zauważmy, że to sądzenie świata w 1 Mojżeszowie 22 nazwane jest ich błogosławieństwem, bo sąd Boga to nic innego jak szansa dla grzesznika, by dzięki ofierze naszego Pana pozbyć się odziedziczonego wyroku adamowego i podnieść się do doskonałości. Czy można się bać takiego sądu? Czy taki sąd nie jest błogosławieństwem? Czy nie każdy z nas chciałby stanąć na takim sądzie? Wszyscy powinni, no, ale w opinii teologów tych różnych grup religijnych sąd to tylko przeklęcie dla ciebie będzie, człowieku. Chyba że przyjdziesz do nas, do naszej grupy religijnej, my ci powiemy, co robić i czego nie robić, w co wierzyć, w co nie wierzyć. I jeszcze musisz być posłuszny temu wszystkiemu. A jak coś ci się będzie nie podobało, to siedź cicho. Bo jak się będzie coś się nie podobało, a będziesz głośno wyrażał swoje obiekcje, wątpliwości, pytania, to ci Bóg może też odrzucić. To jest próba. Tak ogólnie działa chrześcijaństwo. Właśnie tak na to patrzy Paweł, na ten sąd, jako błogosławieństwo. Stworzenie, ma na myśli rodzaj ludzki, z tęsknotą, podświadomie w oczekiwaniu na lepsze czasy, objawienia synów Bożych, tych, którzy są pokazani w gwiazdach i tych pokazanych w piasku, czyli ludu dla imienia Boga. Gdyż stworzenie zostało podane znikomości, marności, słabości, chodzi o klątwę, prawda, którą Bóg na Adama wyznaczył. I pisze, że to stworzenie, rodzaj ludzki, zostało poddane tej słabości, znikomości, marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. No bo z woli Boga. Uczynił to on w wyniku grzechu Adama. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia, z wyroku adamowego, ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wolności od wyroku, by móc ubiegać się o życie wieczne. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Czyli cierpi od wyrokiem, nieochronnie zdążając do grobu, nie mając nic do gadania. Rodzą się pod potępieniem Adamowym, czy chcą, czy nie chcą, muszą umrzeć. A po drodze się ocierpią. To objawienie synów Bożych, na które z tęsknotą czeka ludzkie stworzenie, to ich powrót z grobu, by wraz z Jezusem królować nad światem, sądzić świat, w celu dania mu szansy skorzystania z okupu i podźwignięcia się z upadku po Adamie. Oto obietnica naszego Pana dla członków jego ciała. Zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami albo narodami, będzie rządził nimi laską żelazną i będą skruszone jak naczynia gliniane. Kiedy mieli dostać władzę nad narodami? Już w tym życiu, jak to
wiele gór religijnych uważa, że w tej chwili już mają władzę i teraz trzeba ich słuchać, a oni będą mianować królów, cesarzy i tak dalej. Już w tym życiu? No nie. Bo obietnica dotyczy tylko zwycięzców. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje. W tym życiu nie było wiadomo, kto będzie zwycięzcą, kto nie będzie zwycięzcą. To jest próba. W obecnym czasie jest sąd, próba, czy tak jak Jezus pokonają trzech głównych wrogów ludu Bożego. Wiemy, że to są nasi trzej główni wrogowie? Świat, ciało i szatan. Który jest najgorszy? To w zależności, jakie ma ciało i świat. Nie, najgorszy jest szatan. Prawdopodobnie dlatego, że szatan wykorzystuje nasze ciało i świat, żeby je rzucić na nas. On jest inteligentny, bo świat i ciało nie posiadają inteligencji swoich własnych. Świat jest, jaki jest, w naszych czasach gorszy niż kiedyś, czyli można powiedzieć, bardziej nas deprawuje i pociąga do różnych nie najlepszych rzeczy, to fakt. Nasze ciało pewnie od wieków było takie samo, ale teraz też jak ma, widzi co w świecie jest fajnego, pożądliwość oczu, pycha żywota, to chciałaby te rzeczy mieć, nie patrząc na to, czy to jest jakoś zawsze dobre. No ale szatan jest istotą inteligentną, więc on potrafi i z punktu widzenia świata do nas apelować i z punktu widzenia ciała do nas apelować, żebyśmy zaspokajali to, co chce ciało i to, co świat oferuje. Więc to są ci i to na tym polega próba. Pokonacie świat, ciało i szatana? Jezus pokonał. W tym życiu Kościół Chrystusowi nikim nie rządzi, tak jak i Jezus nikim nie rządził w czasie pierwszego Adwentu. Gdyż to obecne życie to jest czas sądu, próby, albo inaczej podbijania Kanaanu, albo jeszcze inaczej zdobywania bram nieprzyjaciół. Pan Marek mówił o tych bramach nieprzyjaciół parę dni temu. By przygotować się do rządzenia w przyszłości, po zmartwychwstaniu, po powrocie Jezusa i po ukazaniu się przez Niego światu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. Władza nad narodami w celu ich kruszenia jak naczynia gliniane realizowana jest przez rosnący ucisk na świecie. Wojny, rewolucje, anarchie, po którym rozbite narody będą gotowe na proces restytucji. Niestety, bez ucisku świat ludzkości do Boga nigdy by nie przyszedł. Bóg musi zniszczyć całą obecną strukturę tego świata, zarówno jej niebiosa, czyli władze religijne, jak i ziemię, czyli organizacje społeczne, jaka tutaj ludzie potworzyli, musi im to zniszczyć, rozbić, rozczaskać. I to wszyscy widzą. Niedawno w internecie pisali, jak to jakiś tam arcybiskup Jędraszewski, ten, co tak lubi atakować tych błękitną zarazę, to teraz zainteresował się Gretą Thunberg, tą, która dba o czystość ziemi, prawda? I nazwał ją, że to jest niebiblijna w ogóle jej postawa. I ekologizm nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii. Czyli pozwala ludziom niszczyć. No, ale komentarze były takie, że świat się wali, a w Kościół Polski atakuje Greta Thunberg. I to takie komentarze, świat się wali. Ludzie tego, nie dziennikarze, widzą, że wszystko się sypie. Obecne niebiosa i obecna ziemia, czyli niebiosa, władze różne religijne, fałszywe, wszystko fałszywe na wskroś organizacja społeczna wśród rodziny ludzkiej oparta na nieprawdzie i niesprawiedliwości się wali. I bardzo dobrze. Obietnica z objawienia 2 w nieco krótszej formie jest wspomniana także w objawieniu 3.21. Zwycięzcy, jak mówiliśmy, nad światem, ciałem, diabłem, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem nad tymi trzema samymi wrogami, światem, ciałem, białym i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I to samo Jezus obiecuje swoim naśladowcom. Rządy Chrystusa nad ziemią wciąż należą do przyszłości. To się dzieje wokół nas na świecie, to raczej chyba nie są efekty panowania naszego Pana. Nikt chyba co do tego nie ma wątpliwości. Ale rządy naszego Pana nie są odległe, bo już widać kruszenie narodów, rozbijanie ich mieczem prawdy świeckiej i religijnej, żeby je usunąć i zrobić miejsca dla nowej ziemi, nowego porządku społecznego, nowej organizacji wśród ludzi i nowych niebios, nowego porządku religijnego, w których zamieszkają dwaj lokatorzy, których tak trudno spotkać w dzisiejszym świecie. Prawda i sprawiedliwość. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Zobaczmy, jak o usuwaniu obecnego porządku rzeczy Bóg mówi do Jezusa w psalmie 2. W podobny sposób mówi o tym w objawienie. Proś mnie, albo żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Po co?
żebyś przeprowadził restytucję ludzkości, którą sobie kupiłeś swoją ofiarą. Rozgromisz je prętem żelaznym, roztłuczysz jak naczynia gliniane. Niestety nie można zaprowadzić Królestwa Bożego na ziemi bez pręta żelaznego i roztłuczenia obecnych tworów niedoskonałości. Ten przyszły czas sądu całego świata Jezus i Piotr nazywają kolejno odrodzeniem lub odnowieniem wszystkich rzeczy, co ma nastąpić po powrocie naszego Pana. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, przyszły czas, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na trony chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody, wytchnienia, aby posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Znowu mamy powiedziane, że nasz Pan pozostaje w niebie, nie wraca, aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, a potem wróci. Co od wieków przepowiedział Bóg przez usta wszystkich swoich proroków. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Będziecie go słuchać we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto by nie słuchał tego proroka, czyli naszego Pana, jest maluszkim statkiem, tych, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela, zostanie usunięty z ludu. Wszystko to, a nawet więcej, nasz Pan zawarł w Jana 5 rozdziale. Słowa Ewangelii, tylko mało kto patrzy dokładnie, co tam Jezus mówi. A zatrzymajmy chwilę i przeanalizujmy, co On mówi. Każde słowo ma znaczenie. Ani kreska, ani jota nie przemija, a to jest więcej niż kreska i jota. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, widzimy, zbliża się godzina. Czyli kiedy? Przyszła, nieobecna, bo się zbliża. Owszem, już nadeszła. Mówi, czyli skoro mówi już nadeszła, to jest to inna godzina od tej, która się dopiero zbliża, bo ta już nadeszła. Mówi o dwóch różnych godzinach. Zbliża się godzina przyszłości. Owszem, już nadeszła, jakaś inna, już teraz też jest. Kiedy co? Kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Skoro mają usłyszeć, muszą to być umarli w znaczeniu wciąż żywych ludzi, lecz pozbawionych prawa do życia. Wyjaśnialiśmy, prawda? Umarli, nie mają prawa do życia, ale żyją, mogą usłyszeć, co Jezus do nich głosi. I ci, co usłyszą, pokażą posłuszeństwo, żyć będą. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał synowi, by miał żywot sam w sobie. I da mu władzę sądzenia, Jezus mówi, że on ma władzę sądzenia, sądzenia wszystkich, także tych, którzy słyszą głos Jezusa w tym życiu, bo na razie Jezus mówi właśnie o nich, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, tym razem już nie dodaje, owszem, już nadeszła, tylko nadchodzi, bo ma na myśli tylko przyszłą godzinę. A dlaczego ma na myśli przyszłą godzinę? Za chwilę stanie się oczywiste na podstawie jego kolejnych słów. Gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach słyszą głos Jego. On sobie zdawał sprawę, że w obecnym życiu ci umarli, którzy usłyszą głos Syna Bożego, to miał na myśli ludzi pod przekleństwem, ale żywych. Do tego nie potrzeba z grobu wstawać, żeby usłyszeć, co Jezus mówi i zareagować. Ale gdy nadchodzi godzina, to dodaje, wszyscy, co są w grobach, słyszą głos Jego, a więc ma na myśli przyszłe zmartwychwstanie ludzi z grobu i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, bo w tym życiu usłyszeli głos Syna Bożego i stali się ludem Bożym, tym samym stając na sądzie, na próbie. A inni, którzy źle czynili, bo w tym życiu nie usłyszeli głosu Syna Bożego, nie stali się ludem Bożym i nie stali na sądzie, by powstać na sąd, ponieważ w tym życiu go nie przeszli. Każdy musi przejść przez sąd, który zdecyduje, czy jest godzin życia wiecznego, czy też nie. Albo przejdzie na sąd w tym życiu, albo w zmartwychwstaniu. Nie ma innej opcji. Apostołowie też byli na sądzie. Potwierdzenie znaczenia sądu jako próby do życia dla tych, którzy nie przyszli jej w tym życiu, jest także grecki zapis w wersetu 29. Nie będę czytał po grecku. Wyjdą ci dobre, którzy uczynili, do powstania albo wzbudzenia życia, ci zaś złe albo bezwartościowe, którzy uczynili, do powstania wzbudzenia sądu. Co tu jest ciekawego? Jedni wstają do życia wiecznego, bo poświęcają się Bogu przez Jezusa, postąpili dobrze i swój kriseos, swoją tak, tą próbę, pomyślnie przeszli w tym życiu. A drudzy stają na sąd, bo nie poświęcając się Bogu przez Jezusa, postąpili źle i w tym życiu nie przeszli swojego kriseos, muszą przejść po zmartwychwstaniu. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo różnicy w czasie przechodzenia sądu, w tym życiu albo po zmartwychwstaniu, jedni i drudzy mają udział w tym samym rodzaju zmartwychwstania. Anastasin. O, tu widzimy. To są ci pierwsi Anastasin i ci mają Anastasin. Ci, którzy dobrze czynili, idą do Anastasin
życia, a ci, którzy źle czynili, bo się nie poświęcili w tym życiu, nie przyjęli Jezusa, do Anastasin sądu. Ale Anastasin, to znaczy też na Anastasis chyba w pierwszym przypadku, sugeruje pełne zmartwychwstanie, pełny powód do doskonałego życia. Jezus innymi słowy mówi, ci, którzy przyszli w tym życiu przeze mnie do Boga, przeszli swoją próbę i jak ją pomyślnie przeszli, mają zagwarantowane życie po zmartwychwstaniu. Ci, którzy na pewno z tego nie zbyli w obecnym czasie, muszą o to życie, o to Anastasin powalczyć przez sąd, który wtedy się dla nich rozpocznie. To właśnie dlatego Paweł dość zagadkowo podzielił rozliczanie grzechów ludzi na dwa etapy. Pierwszy temu, 5:24, najpierw różne tłumaczenia podaje. Biblia Gdańska, grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą poza. Ktoś jak to rozumie, to niech mówi, co ma jakie jest znaczenie, bo tak to jest werset trudny. Jak się nie zna boskiego planu działania, to trudno tak jakiś sens do tego przyłożyć. Ulepszona, tak, Biblia Gdańska. Grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone. Za niektórymi idą w ślad. Nowa Biblia Gdańska. Grzechy niektórych ludzi są jawne, przodem prowadzą ich na sąd, ale niektórym towarzyszą. Warszawska. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. I Biblia Tysiąclecia. Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzając wydanie wyroku, za niektórymi zaś idą w ślad. Wszystkie tłumaczenia są enigmatyczne, zagadkowe, bo nie wiedzą, co Paweł chciał powiedzieć. Oto dosłownie z greki, tak zwane kody wokatio, które najbardziej lubię. Niektórych ludzi grzechy wcześniej jawne są, wyprzedzające na sąd, za niektórymi zaś podążają. O co chodzi Pawłowi? Punktem granicznym jest tu zmartwychwstanie. Grzechy ludu Bożego rozliczane są już w tym życiu, przed zbudzeniem ich z grobu. Dlaczego? Bo lud Boży jest na sądzie teraz. Więc Bóg, jak my się do Boga, my przychodzimy do Boga, a postępujemy niewłaściwie, to Bóg mówi, a to się rozliczę z tobą w tysiącleciu razem z światem ludzkości. No nie. Mówi, ty zawarłeś ze mną przymierze. Ty przyjąłeś Jezusa, ty poświęciłeś swoje życie mi, a postępujesz tak, jakbyś był resztą tego świata. No to ja nie mogę tego czekać, prawda? Ja muszę się z tobą ciebie rozliczyć. Czyli twoje grzechy wyprzedzają na sąd, są przed zmartwychwstaniem. Natomiast grzechy reszty ludzkości będą rozliczane po zmartwychwstaniu. Już wtedy dopiero oni będą mieli swój sąd i wtedy będzie rozliczenie. Zobaczmy ciąg dalsze myśli Pawła. Podobnie jest z dobrymi uczynkami. Są wcześniej jawne. W przypadku ludu Bożego zarówno jego złe, jak i dobre uczynki są osądzane w tym życiu. Wcześniej, przed zmartwychwstaniem. Ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, a więc te, które wcześniej nie są jawne, nie są wcześniej osądzane, bo dotyczą tych niebędących w tym życiu na sądzie. Ale i te ukryte pozostać nie mogą, bo będą osądzone w przyszłości. Tu myślę, aż się prosi o kaznodzieja Salomonowego, który mówi, że każdy człowiek stanie na swoim sądzie. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga, przestrzegaj Jego przekazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą. Potwierdzeniem sądu jako próby do życia, a nie jedynie jako wydania wyroku, jest co? Że będą też sądzone nie tylko złe uczynki, ale też i dobre. Bóg mówi, że przywiedzie na sąd każdy zły uczynek i każdy dobry. W ogólnej opinii sąd to tylko wydanie wyroku, to by się, aha, to Bóg tylko złe powybiera i potem ogłosi wyrok i pójdą osądzeni. Nie, dobre te uczynki też będą osądzone. Czyli widać rozpatrzenie każdego przypadku. Zbalansowanie życia, a przede wszystkim dla ludzi, którzy nie słyszeli o naszym Panu, poinformowanie ich, co Jezus dla nich zrobił i co w związku z tym im się należy. Należy. W okupie należy, chyba że nie chcą skorzystać, prawda? Ale muszą o tym, żeby najpierw coś odrzucić, trzeba wiedzieć, znać ofertę. Sądzenie nie ma na celu skazania grzesznika za grzechy, jakie wcześniej popełnił. Gdyby tak było, 100% ludzkości byłoby skazanych. Każdy ma przynajmniej jeden grzech. Większość z nas ma setki i tysiące. Więc gdyby to było skazanie grzesznika za grzechy, które on kiedyś popełnił, 100% ludzi. Tylko nasz Pan by się załapał, no ale on nie jest upadłym potomkiem Adama. Sądzenie ma na celu po co? Żeby grzesznik usłyszał o Jezusie, jego ofierze, która kasuje wyrok Adamowy i żeby zajął wobec tego faktu jakieś stanowisko. Najlepiej jakie? Pokuty. Uznania Jezusa za swojego Zbawiciela od wyroku Adamowego, nie do życia wiecznego jeszcze, od wyroku Adamowego,
i oddania życia Bogu, żeby od tego momentu zawsze okazywać pełne posłuszeństwo Jezusowi, który w zamian obiecuje podnieść go do pełni doskonałego i wiecznego życia. To mamy werset Żydów. A uczyniony doskonałym, nasz Pan, stał się sprawcą wiecznego zbawienia, i tak tu mamy podpisane wieczne zbawienie, to już do życia wiecznego, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. Widzimy ten warunek? Sprawca wiecznego zbawienia, nasz Pan, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. No bo On prowadzi nas do doskonałości i oczekuje współpracy, a nie wyrywania się z Jego rąk i pobiegł w lewo, pobiegł w prawo, On za nami goni, po wertepach, no złapał nas, albo nie. Czas, tracimy czas, On traci czas. Jeszcze się, może się spieramy, kłócimy jeszcze z Nim. A dlaczego nie pozwolisz mi tamto, albo wanto? Wieczne zbawienie obiecane jest tylko tym, którzy zrozumieją, że jako grzesznicy powinni pokutować. Wracam do tego ciągle, bo to jest podstawa Ewangelii nieobecna w dzisiejszym chrześcijaństwie wcale. Po pokucie wiarą chwycą się Jezusa i Jego sprawiedliwość uczynią własną. Bo skoro jesteśmy niesprawiedliwi, pokuta nas nie usprawiedliwi sama z siebie. Ale mamy sprawiedliwość Jezusa, którą możemy się okryć dopiero po pokucie. Poświęcą się przez Jezusa Bogu, aby Jezus mógł uświęcić ich charaktery. Bo to nie jest koniec. Nawet okrycie się sprawiedliwością szaty Chrystusowej nie jest koniec. Bo to oznaczyło, że nigdy nie będę doskonały, będę całe życie chodził w sprawiedliwości Jezusa, będę sobie grzeszył, od czasu do czasu przynajmniej, potem będę pokutował, znowu On mnie usprawiedliwi i tak miliony i miliardy lat, tak? Chyba sobie nie wyobrażamy takiego królestwa. W każdych warunkach będą okazywać Mu całkowite i bezwarunkowe posłuszeństwo, co wyzwoli ich nie tylko od potępienia grzechu, to wyzwolenie od potępienia grzechu jest możliwe na etapie usprawiedliwienia. O tutaj, kiedy po pokucie otrzymujemy szatę sprawiedliwości, czyli potępienie grzechu Ciebie nie dotyczy. Masz sprawiedliwość Jezusa wokół siebie. Ale musimy jeszcze się wyzwolić nie tylko od potępienia grzechu, ale także od mocy grzechu. Bo grzech nadal ma moc sprawcą. Człowiek nawet usprawiedliwiony wiarą w Jezusa i chodzący w Jego szacie sprawiedliwości pod spodem jest grzeszny, brudny. Dlatego Jezus mówi, żeby tej szaty nie odrzucać. Bo jak ją odrzucisz, natychmiast okaże się Twoja nagość, Twoja grzeszność. Ale trzeba, ale to chodzenie w tą szatę sprawiedliwości tak długo, aż długo moc, dopóki moc grzechu nie przestanie w nas działać, dopóki nie staniemy się w pełni doskonali. I to jest możliwe tylko przez pełne poświęcenie się Bogu, przez rezygnację własnego ja. Tak, żebyśmy się ostatecznie stali w pełni wolnymi od grzechu. W teorii, czyli od potępienia grzechu, i w praktyce, od mocy grzechu. O tych wszystkich działaniach naszego Pana wobec grzeszników mówi Paweł w 1 Koryntów 1:30. Dzięki Niemu, Jezusowi, wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, wyzwoleniem. Znowu cały boski plan. Mądrością od Boga. Co Paweł ma na myśli, że stał się mądrością? Pokazuje ci, grzeszniku, że jesteś grzeszny i chce cię doprowadzić do pokuty. To jest pierwsze działanie. Nie sprawiedliwością od razu się stał, tylko mądrością od Boga. Wykazuje ci, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy są spracowani i obciążeni. Czym? Walką z grzechem, której nie potraficie wygrać. Próbujecie, a nie dajecie rady i ciągle jesteście sami siebie potępiacie. Jesteście świadomi tej grzeszności. Więc ja pokazuję wam inną drogę. Nie musisz walczyć sam. Nie musisz próbować wypełniać przymierza zakonu i przykazań, których nigdy nie wypełnisz. Ja ci pokazuję inną możliwość. Uznaj swoją grzeszność i przyjdź do tego, który może ci dać wypożyczyć ci swoją sprawiedliwość. Nie masz swojej i póki co jeszcze długo nie będziesz miał, ale On ci użyczy swoją, okryje cię i będziesz chodził w tej Jego szacie sprawiedliwości, aż wypracujesz swoją własną. Czyli mamy mądrość od Boga, doprowadza nas do pokuty, sprawiedliwość, szata sprawiedliwości naszego Pana, poświęcenie, czyli oddanie swojego życia Bogu, rezygnacja z własnego ja i wyzwolenie od mocy grzechu. Ten ostatni etap. Ten ostatni etap jest najtrudniejszy, bo tutaj Bóg i Jezus próbują nas jako grzeszników wyzwolić od wszystkich czynników, które nas w jakiś sposób mocą grzechu dominują, kontrolują. Po tym opisie boskiego planu możemy już zacząć odpowiadać na pytania z naszego tematu. Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy, nad kim, jak? Kiedy? Po zakończeniu wybierania wszystkich klas ludu Bożego, stanowiącego lud dla imienia Boga. Bóg nie czeka dłużej niż potrzeba. Poszło od Korneliusza zbawienie do pogan,
żeby uzupełnić brakującą liczbę, jak się kończy, Bóg wraca do Izraela cielesnego, żeby rozpocząć kolejny etap. Nad kim? Nad wszystkimi potomkami Adama i Ewy, którzy nie stali się częścią żadnej klasy ludu dla imienia Boga. Bo tylko po to poszło obywanie do pogan, żeby znaleźć lud dla imienia. A potem wrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i tak dalej. Jak? Przez zbudzenie z grobu wszystkich niewybranych do gronu ludu dla imienia Boga. Tak, aby wszyscy skorzystali ze śmierci Jezusa, czyli ze zdjęcia wyroku adamowego i staniecie na własnej próbie, na własnym sądzie, do wiecznego życia, po uprzednim doświadczeniu skutków grzechu, co da im przewagę w stosunku do Adama i Ewy. Jeden jest Bóg, czytujemy słowa Pawła. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył na okup za wszystkich świadectwo swoich czasów. W Grece to jest dziwonoga. W greckim dziwonoga to kairos. Gdyż prawda o Jezusie jako okupie za wszystkich ma być głoszona w dwóch różnych wiekach. W wieku Ewangelii, tak nazywamy ten czas obecny, i wieku tysiąclecia, gdy nasz Pan powróci i zacznie swoją ziemską fazę Królestwa. Świadectwo Jego czasów. Teraz i w przyszłości. Widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Za wszystkich spod wyroku adamowego. Pamiętajmy cały czas, że tu nie mamy gwarancji życia wiecznego w Królestwie. Za wszystkich umarł Jezus, wszyscy będą żyli wiecznie. Za wszystkich, żeby wszystkich wykupić spod wyroku adamowego. Jest zbawicielem wszystkich ludzi, pamiętam ten pierwszy cytat, a szczególnie wierzących. On jest przeboganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Po co tutaj apostoł Jan takie rozgraniczenie robi? On jest przeboganiem za nasze grzechy, ma na myśli siebie i innych, którzy poszli za Jezusem, to lud dla imienia, ten 1,5%, ale nie tylko za nasze grzechy, ale także za grzechy całego świata. Chociaż w obecnym czasie grzechy całego świata nie są wcale ubłagiwane, ani nie są załatwiane. Dopiero w przyszłości, w wieku tysiąclecia, kiedy Jezus pociągnie do siebie świat w kontraście do Ojca, który pociąga teraz. Wiemy, że są to dwa różne pociągania. Nasz Pan mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tu pociąga Ojciec. Nikt nie przyjdzie do Jezusa w obecnym życiu, jeśli go Ojciec nie pociągnie. A potem w 12 rozdziale nasz Pan mówi, a ja, gdy będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Niektórzy powiedzą, pociąga Ojciec, czy pociąga Jezus? W wieku Ewangelii obecnie pociąga Ojciec. On wybiera tych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, a resztę pomija. Nie robiąc im żadnej krzywdy. Nie szykując dla nich żadnego potępienia z tego powodu. Pomija, bo się nie nadają. To tak jakbym ja chciał, nie wiem, chcę wybrać wśród braci tych, którzy szybko potrafią biegać. No i zrobiłem próbę, mówię, a wybiorę ciebie i ciebie, bo jedziemy na zawody. Czy to znaczy, że jak kogo nie wybrałem, to jakieś potępienie na niego spadnie? No nie, idziemy biegać, a resztę pomijamy. A w wieku tysiąclecia nasz Pan mówi, że pociągnie wszystkich do siebie, bo w wieku tysiąclecia nasz Pan staje się drugim Adamem, a Kościół, to malutkie statko, staje się drugą Ewą. Tak jak czytaliśmy w psalmie drugim, proś mnie, a nawet żądaj ode mnie, a dam ci krańce w ziemi i wszystkie narody, bo sobie je kupiłeś, będziesz dla nich drugim Adamem, Kościół będzie drugą Ewą, będziecie ich przewracali do życia wiecznego, a jak już ich przywrócicie pod koniec wieku tysiąclecia, to oddacie mi wszystkich z powrotem do mnie, i wszyscy będą jedno i łącznie z Jezusem, który będzie poddany Bogu, ale na czas wieku tysiąclecia to Jezus staje się Bogiem dla świata ludzkości. Staje się ich właścicielem. Staje się ich życiodawcą przez akt okupu. Na koniec fragment z objawienia, który zawiera jedno trudne zdanie do zrozumienia. 20 rozdział. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na swoją rękę. Ci ożyli z Chrystusem przez 1000 lat. I teraz werset 5, widzimy, jest tak podkreślony. Inni, albo pozostali umarli, nie ożyli, a się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, na nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Pierwsze zdanie wersetu 5, tak? Zmartwychwstanie innych albo pozostałych umarłych, a więc ogółu świata, nazwane jest tutaj pierwsze zmartwychwstanie. Inni pozostali umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
My wiemy, że pierwsze zmartwychwstanie dotyczy członków Kościoła. 144 tysięcy członków Chrystusowego, czego potwierdzeniem jest kolejny werset 6 odnośnie tych, którzy mają w nim mieć udział. Zobaczmy, co werset 6 mówi. Mają być kapłanami Boga Chrystusa, mają panować z nim przez 1000 lat, mają być nieśmiertelni. A to przecież nie jest opis zmartwychwstania świata ludzkości. Więc to zdanie, które tutaj jest na czarno, inni albo pozostali umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, jest problematyczne. Poza tym zmartwychwstanie umarłych, zarówno tych z Kościoła, jak i z reszty świata, następuje gdzieś na początku 1000 lat. Bo po ich upływie posłusznie ze świata mają już być gotowi do relacji bezpośrednio z Bogiem. Gdyż wtedy kończy się panowanie Chrystusa nad światem, które miało trwać 1000 lat, a nie wieczność. Pamiętajmy, że nasz Pan nie przejmuje roli Boga na wszeczasy. Jego Królestwo wykona swoje zadanie, oddaje wszystkich ludzi Bogu i Ojcu i sam się również poddaje pod Boga. Oczywiście ma to nadal pierwszoplanową pozycję, jest ciągle jego prawą ręką, prawda? Ale nie zastępuje Boga na wszeczasy. O tym wszystkim mówi Paweł w 1 Koryntów 15 rozdziale. Skoro bowiem przez człowieka Adama śmierć, przez człowieka Jezusa też zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, nie może mieć na myśli tutaj zmartwychwstania Jezusa, lecz jego Kościoła, jego ciała, gdyż w chwili, gdy Paweł pisał te słowa, zmartwychwstanie Jezusa należało już do przeszłości. A Paweł pisze to o nim jako wciąż należącym do przyszłości. A potem ci Chrystusowi, bo przez Niego odkupieni i odtąd do Niego należący, w czasie Jego przyjścia, to przyjście to w greckim jest parousia, obecność. Potem nastanie koniec, przywracania wszystkich posłusznych do pełni doskonałego życia, gdy odda władzę Królestwom Bogu Ojcu, zniszczy, a zniszczy miłością albo siłą. Jednych Bóg wyciąga Jezus miłością, a innych do innych jest siła. Wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, skutki panowania szatana nad ludzkością. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół, czyli grzech, błąd, ból, cierpienie, umieranie, śmierć pod stopy swoje. A jako ostatni nieprzyjaciel zniszczona będzie śmierć. Ta po Adamie, nie ta wtóra dla nieposłusznych, bo ta wtóra nie jest nieprzyjacielem. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Jak zatem traktować pierwsze zdanie z objawienia 25, które nie pasuje ani do kontekstu, w którym się znajduje, ani do innych zapisów Biblii? Przytoczę kilka faktów na ten temat. Tego zdania nie ma w najstarszym manuskrypcie Starego Testamentu, zwanym kodeksie synajskim. To jest 4, 5 i 6 werset. Werset 5 jest bardzo, bardzo króciutki. Tu jest mowa wcześniej o tym, że oni tak królowali z nim, tysiące lat zbudzeni. No i to jest pierwsze zmartwychwstanie. Nie ma mowy o tym, że inni byli nie. I to jest najstarszy manuskrypt, jaki my dysponujemy. Tego zdania pierwszego w wersecie 5 nie posiada. Nie ma go w najstarszym tłumaczeniu Biblii. To jest to tłumaczenie Biblii na język syryjski. Tak wygląda okładka, a tak wygląda ten fragment. Tutaj go zakreśliłem, prawda? To jest tłumaczenie. Tutaj także tak, z Chrystusem, tak razem z Chrystusem 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Również nie ma w tym miejscu tego, co my mamy, że inni pozostali umarli, nie ożyli, aż się skończyło 1000 lat. To jest najstarsze tłumaczenie na inne języki. Czyli to znaczy, że wtedy, kiedy było to tłumaczenie robione, manuskrypt, nie wiemy jaki to był manuskrypt, wtedy był podstawą tego tłumaczenia, ale ten manuskrypt, jakikolwiek by on nie był, nie miał tego zdania również. Nie ma go w 40% wszystkich pozostałych manuskryptów. Czyli z tego wniosek, że w 60% są. Bo później zostało ono już potem powtarzane. Nie ma go w komentarzu do objawienia autorstwa biskupa Wiktoryna z Patawi, który żył w III wieku. I jak daje komentarze do objawienia, to również tego zdania nie komentuje. Najwyraźniej nie miał go w swoim rękopisie. Nawet manuskrypty, które zawierają to zdanie, nie zawsze podają je w takiej samej formie. Bo w niektórych jest ono umieszczone na marginesie, a nie w głównym tekście. Jedne zaczynają je od ale, inne od a późniejsze manuskrypty dodają jeszcze słowo ponownie. Inni umarli, nie użyli ponownie, którego w tych innych nie ma. Takie różne są warianty. I niektóre współczesne tłumaczenia Biblii podają to zdanie w nawiasie. Tu jest tłumaczenie współczesnej Biblii. Widzimy werset 5. Po angielsku co prawda, ale każdy widzi, że werset 5 zaczyna się od czego? Od nawiasu. A to jest pozostali umarli, nie przyszli do życia, aż 1000 lat się skończyły. Koniec nawiasu.
I to jest pierwsze zmartwychwstanie. Czyli dają to w nawiasie, społeczne tłumaczenie, jako niepewne. Jako niepewne. NIW, to tak, to jest chyba nowa wersja tłumaczenia. Wiele wskazuje zatem na to, że pierwsze zdanie z objawienia 25 nigdy nie było częścią natchnionej Biblii i jest dopiskiem, tak zwaną interpolacją. Jak zatem powinno trwać ten, brzmieć ten fragment? Żeby nie czytać całości, to tylko tutaj, tak? Nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego, nie przyjęli znamienia na czoło, na rękę swoją. Ci ożyli, ci ożyli i panowali Chrystusem przez 1000 lat, inni umarli, nie ożyli, aż odepły nie 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie, więc nie tak, tylko tak, jak tutaj mamy. Nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego, nie przyjęli znamienia na czoło jego, na rogę i na rękę swoją, ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Bo pierwsze zmartwychwstanie polega na tym, że ktoś ma, tak, nie ma nad nim, śmierć nad nim mocy, jest kapłanami Boga Chrystusa i będą panować 1000 lat za to, że byli tacy wierni w obecnym życiu. Pamiętajmy, że obecne manuskrypty Biblii to któreś z kolei kopie oryginałów. Jak dotąd nie mamy żadnego oryginalnego manuskryptu, którąś tam wersję przepisywano ręcznie przez mnichów przy świeczce. Bardzo często. To tłumaczy zarówno niezamierzone pomyłki, szczególnie przy przepisywaniu liczb. Wiele różnych jest w Starym Testamencie, liczb się nie zgadza. Jak wiadomo, tam litery hebrajskie takie były, to są litery i liczby. I takie te znaczki, jak wiemy, są takie różne przecinki na górze, na dole. Ktoś przy przepisywaniu popełnił błąd i wychodzi już nie tysiąc, ale kilka tysięcy. Ale to także oznacza celowe dopiski mające na celu zmianę myśli oryginału. Wszyscy z pewnością znamy 1 Jana 5, rozdział 7-8, który tylko w Biblii Gdańskiej wciąż zachowuje swoją trynitarską postać. Inne przykłady odrzuciły to jako oczywiste oszustwo. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi. Duch, woda i krew. A ci trzej ku jednemu są. To jest Biblia Gdańska. Z dopiskiem, z którego zrezygnowaliby wszystkie inne przykłady. Wszystkie pozostałe przykłady, nawet wyznawcy o Trójcy, bo nawet Biblia Tysiąclecia, pogodziły się już z faktem, że jest to oczywiste oszustwo i zrezygnowały z jego utrwalania. Oto Biblia Tysiąclecia. Trzej bowiem dają się świadectwo. Jak ci trzej? Duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Albowiem trzech jest świadków. Tych samych. Duch, woda i krew. A ci trzej są zgodni. Czyli dają jedno zgodne świadectwo. Nie ma całego fragmentu, który tutaj widzimy dopisywany jest tak. Świadczą na niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. Ci trzej jedno są. Tak wyznawcy Trójcy chcieli mieć w Biblii tekst, który by opierał Trójcę. Trzej bowiem dają świadectwo. Żeby to już wyjaśnić, to na koniec ten werset jeszcze. Przez tyle lat uważany za popierający naukę o Trójcy, dzisiaj nikt się już do tego nie przyznaje. Trzej bowiem dają świadectwo duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą, albo ci trzej są zgodni. Zgodność, o której tutaj mowa, to zgodne świadectwo ofierze naszego Pana, o której świadczą trzy różne źródła. Duch, nauki Biblii o ofierze naszego Pana. Wiemy, że jeden z siedmiu znaczeń słowa duch greckiego pneuma jest nauka. Nie każdemu duchowi wierzcie, napisze Jan, ale badajcie je duchy, czy są z Boga, gdyż wiele fałszywych proroków wyszło na ten świat. Nikt chyba nie ma na myśli, że Jan miał na myśli istoty duchowe. Jak do nas przyjdą, to żebyśmy im nie wierzyli, tylko badali te duchy. Świadaj duchu, zaraz się zbadamy. Tylko miał na myśli nauki, prawda? Więc duch, nauki Biblii o ofierze naszego Pana są zgodne z wodą, a woda to symbol poświęcenia się naszego Pana w Jordanie. Od tego rozpoczęła się jego droga ofiary, zapowiedziana przez ducha, czyli przez nauki Biblii na ten temat. I jeszcze krew. A krew to nic innego jak poświęcenie doprowadzone do końca i zakończone śmiercią na krzyżu. Bo krew jest symbolem śmierci. Więc te trzy nauki Biblii, które zapowiadały duch, to co Paweł ma na myśli Jan, co ma na myśli posłowem duch, zapowiadały ofiarę naszego Pana, początkowy etap realizacji tego, woda, nasz Pan poświęcił się i rozpoczął tę ofiarę i zakończył ją na krzyżu, czyli krew. I są wszystkie te trzy źródła zgodne, jeśli chodzi o naszego Pana. Tyle. Nie wiem, nawet nie pytałem, czy macie w tym znużeni, ale nie widziałem oznak. Albo wszyscy dobrze udawali, albo
nie byli zmęczeni. Zatem niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Królestwo tysiącletnie, Królestwo naszego Pana jest dla całego świata ludzkości. Nie pozwólmy nikomu zabierać sobie tego Królestwa do swojej własnej grupy religijnej, do swojej denominacji, do swoich teologów, do swojej literatury, czy do czegokolwiek innego. Biblia wyraźnie, za darmo uczy o naszym Panu jako tym, temu, który umarł za każdego absolutnie członka Adama i każdemu członkowi Adama da szansę wyjścia spod wyroku adamowego, a jeżeli ten ktoś po tym wyjściu spod wyroku adamowego będzie chciał kontynuować swoje poświęcenie Bogu i chciałby się ubiegać o życie wieczne, to Jezus weźmie go za rączkę i będzie prowadził aż do życia wiecznego, którego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.